Ja, może wywołam do tablicy naszą gospodynię, tudzież hostkę. Jest! I Roberto, dzień dobry, Roberto. Dzień, dobry. Dzień, dzień dobry, dobry, dzień dobry. Słuchajcie, klikałem w ten link ze 100 razy, naprawdę. I za każdym razem przenosiło mnie gdzieś indziej. Nie ale, ale jesteś. jesteś ale jesteś z nami jestem. i masz podobną dzień do mnie fryzurę, cudownie. Wspaniale. Naprawdę? tak? Tak, Też, tak masz niemożliwie, niemożliwie pokręcone? Hm. Dokładnie tak, to wiesz, to co w głowie, to na głowie, wiadomo, jak jest. Fantastycznie. Kochani, Dobre. to, żeby tradycji stało się zadość i formalności, zanim przejdziemy do tej naszej sympatycznej pogadanki, dostępność, jak ją wprowadzać, kto z niej skorzysta i jakie są potrzeby i oczekiwania osób ze szczególnymi potrzebami, które rozwiązania sprawdzają się najlepiej, a które powinno się wykorzystywać stosunkowo rzadko. Czym jest dostęp alternatywny? O tym będziemy mówić dziś w naszym webinarze. Ja jestem jego moderatorką. Małgorzata Szumowska, tak, dla porządku, przedstawię się moim wspaniałym gościem. Jest Robert Dwieckowski. No ikona, słuchajcie, jeżeli chodzi o dostępność w Polsce. Marta Małgosia, się co tu powiem. To Do ja dopiero, ja dopiero słuchajcie, wypływam na Toż szerokie wystarczy. wody. Nie, nie, dziękuję. Nie. Dzień dobry. Naszą gospodynią, tudzież hostką, jest Marta Piwowarska. Marta, dziękuję za wszystko, co zrobiłaś dla mnie przez ostatnie półtorej godziny, żeby tutaj się wszystko spięło w całość. Nasze wspaniałe tłumaczki polskiego języka migowego też witamy. Weronika Szymańska, Marlena Florczyk, napisowcy zespół dostępni EU. I słuchajcie, to, co jest ważne. Webinarium jest organizowane w ramach projektu Warszawska Akademia Dostępności, realizowanego przez Fundację Kultury Bez Barier, a projekt jest finansowany przez miasto stołeczne Warszawa. I to, co jest równie istotne, projekt Warszawska Akademia Dostępności trwa 3 lata. Dla Miasta Stołecznego Warszawy realizuje Go Fundację Kultury Bez Barier we współpracy z Fundacją Integracja, Fundacją Widzialni i Dostępni EU. Spotkanie online jest realizowane z tłumaczeniem na polski język migowy oraz napisami na żywo. Tak jak już powiedziałam, tłumaczą nam Marlena Florczyk i Weronika Szymańska. Napisy dostarczają Dostępni EU. I uwaga, jak włączyć napisy. Napisy znajdują się pod ikonką closed caption, czyli CC na pasku u dołu ekranu. Po kliknięciu ikonki CC rozwinie się menu, pokaż napisy, czyli show subtitle, pokaż pełną transkrypcję, czyli viewful transcript i ustawienie napisów. Subtitle, settings, można regulować wielkość napisów. I ostatnia, taka ważna informacja: webinarium jest nagrywane, Retransmisji ze spotkania zamieścimy na YouTube Warszawskiej Akademii Dostępności oraz na fanpage'u Warszawa, dostępna na Facebooku. I to tyle, jeżeli chodzi o sprawy porządkowe. Jesteśmy w komplecie, możemy, słuchajcie, zaczynać. Robert, no nie możesz mi odmówić tego, że jestem w ciebie absolutnie zapatrzona i cię podziwiam, a na dodatek, słuchajcie, taka ciekawostka. Wczoraj rozmawialiśmy z Robertem, przygotowując się do tego arcyważnego spotkania i stwierdziliśmy, że w sumie nie mieliśmy nigdy okazji tak dłużej ze sobą porozmawiać, pogawędzić, więc trafiła nam się idealna okazja, a to, co jest, słuchajcie, bardzo ważne jeszcze i uświetni ten, te nasze spotkanie, to jest fakt, że dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Tu mamy 3 grudnia. Mówimy tak naprawdę, tak mi się wydaje Robert, popraw mnie, jeśli się mylę, będziemy dziś mówić o rzeczach totalnie takich, no jakby to powiedzieć? Nie chciałam powiedzieć takich basicowych, bo nie lubię takich zangelszczeń, ale takich totalnie podstawowych, tak? Dotrzemy do tych korzeni tego, czym jest dostępność, dlaczego jest ważna, jak to wygląda, to wprowadzanie dostępności, i to, co powiem od razu, zanim ty mi ubiegniesz, bo na pewno byś chciał, dostępność zaczyna się tu, słuchajcie, w głowie. I od tego chyba, Robert, musimy wyjść, jeżeli chcemy w ogóle tę dostępność wprowadzać. Co ty o tym sądzisz? Dzień dobry, zdecydowanie tak, 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 tak. W ogóle dziękuję za te wszystkie wielkie, w moim odczuciu, ogromnie wielkie słowa pod moim adresem i to od razu jest takie bardzo duże zobowiązanie. E dostępność. Tak, dostępność zaczyna się w głowie, zaczyna się w serduchu. Jeżeli tutaj będą jakiekolwiek bariery, to. Na nic się nie przyda żadne prawo, na nic się nie przydadzą żadne rozwiązania, na nic się nie przydadzą żadne rozporządzenia, zarządzenia, żadne decyzje władcze zmuszające do podejmowania takich, a nie innych działań, bo to wszystko, co będzie robione, będzie robione hmm, z takim brakiem przekonania, z brakiem dbałości o szczegóły. Z Brakiem dbałości o drugiego człowieka. A to troszeczkę o to chodzi, bo dostępność to z jednej strony jest forma otwierania świata na potrzeby innych osób, ale z drugiej strony to też od razu jest jakość tego, tej, tego otwierania. To, jak się do tego przyłożymy, jak bardzo uwierzymy w to, że to, że to działa, że to może działać, jak bardzo spróbujemy zrobić to najlepiej. Od tego wszystkiego będzie zależało to, jakiej jakości produkt zostanie ostatecznie stworzony, jak bardzo osoby z tymi czy innymi szczególnymi potrzebami będą czuły się u siebie w domu, będą czuły się usatysfakcjonowane tak odbiorczo i, yy, i w takim poczuciu pełnego komfortu, będą mogły uczestniczyć w jakimś wydarzeniu, w jakiejś konferencji, spotkaniu, czy po prostu chodzić, zwiedzać galerie, czy brać udział w spektaklu teatralnym, czy załatwiać sprawę w urzędzie, bo to Wszędzie jest dokładnie tak samo. Ta dostępność działa w każdym jednym polu, gdzie człowiek może spotkać się z człowiekiem, bo zawsze może zdarzyć się ktoś, kto będzie miał te tak zwane, tak opisane w prawie, szczególne potrzeby. No właśnie, tak sobie myślę, będziemy mówili wtedy o kulturze włączania, takiej praktycznej kulturze włączania, ale ja sobie pozwolę na taką podróż w czasie, no bo bazując na Twoich doświadczeniach. Nie mówiło się jeszcze o dostępności w prawie, kiedy ty, Ania, Fundacja Kultury Bez Barier, ale wiele innych fantastycznych aktywistów już działało na rzecz dostępności. Podziel się ze mną, z nami, tym, jak to było, tak, u zarania tych dostępnościowych dziejów z Twojej perspektywy. Strasznie dalekie czasy, strasznie daleka praca. Było takie kopanie się mówiąc. z koniem trochę? Tak, 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 tak. tak. E, czy ja potrafię sobie to wszystko odgrzebać? Na początku to była ogromna fascynacja. E, w momencie, kiedy ja przyłączyłem się do tego całego ruchu dostępnościowego, już nie widziałem. Jeszcze cały czas się uczyłem tego życia po niewidomemu. Jeszcze cały czas odkrywałem jakieś przestrzenie, przyjmując je jako przestrzenie istniejące od dawien dawna, jako pewne fakty zastane, tylko fakty dla mnie nieznane zupełnie, bo e, przyznaję się do tego, Dlatego zupełnie szczerze, w moment, dopóki widziałem. Wystarczała mi taka wiedza najbardziej podstawowa na temat środowiska osób z niepełnosprawnościami, na temat ich potrzeb, na temat tego, co możemy dla nich zrobić, bo wokół mnie po prostu nie było ani jednej osoby z niepełnosprawnością zupełnie, zupełnie nikogo. I kiedy stałem się osobą niewidzącą, taką silnie niedowidzącą, że przestałem wykorzystywać już wzrok w procesie poznawania świata, raptem się okazało, że nie za bardzo wiem, jak dalej robić to wszystko, co do tej pory zbudowałem, jak dalej to wszystko podtrzymywać, jak wykonywać swój zawód, jak ym, kontynuować naukę. Ja byłem wtedy na ostatnim roku studiów, jak w ogóle czytać książki. Wiecie, jak rozpoznawać ludzi i kompletnie niczego o tym nie wiedziałem. Ja nawet nie myślałem o tym, żeby, żeby wracać do kina, żeby wracać do teatru, żeby załatwiać jakąśkolwiek sprawę urzędową, bo to były dla mnie rzeczy tak bardzo, tak bardzo drugie. Gdzieś tam w innej kolejności na początku się uczyłem życia i. Mnóstwo rzeczy wtedy starałem się czytać, z wieloma osobami rozmawiałem i wszystkie mówiły: Nie ma, trzeba sobie radzić. Mamy taki pomysł na to, taki pomysł na to. To się sprawdziło w sytuacji wielu osób z niepełnosprawnością wzroku. Tak to funkcjonuje. W ten sposób ustawodawca rozwiązał te, a nie inne sfery życia. Nie jest to najprzyjemniejsze, nie jest to najłatwiejsze, ale musisz się po prostu do tego przyzwyczaić, bo nie oczekujesz. Nie, nie oczekuj, że ktoś będzie myślał o tym, żeby jakości dostosowywać świat, a nawet jeżeli ktoś będzie o tym myślał, to to będzie takie myślenie jednostkowe, nie będzie miało absolutnie charakteru systemowego. To będzie takie myślenie wypływające właśnie z głowy, z serducha bardzo konkretnej empatyczne osoby. Empatyczne takie. Takie sympatyczne, takie empatyczne, 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 empatyczne mm. ale i sympatyczne. I ja tak się powoli zacząłem do tego przyzwyczajać i słuchajcie, któregoś razu trafiłem na Anię Żurawską, rzeczywiście, która organizowała pierwszy pokaz w, w kinie Muranów, taki pokaz dostępny i się okazało, że, że jest film z audiodeskrypcją. No, i ja wszedłem w ten cały pokaz z audiodeskrypcją w takim poczuciu, szkoda, że wcześniej się o tym nie dowiedziałem. Naprawdę szkoda, bo to jest fajne, bo to gra. I po seansie się dowiedziałem, że nie mogłem się za bardzo wcześniej o tym dowiedzieć, bo tego jeszcze nie było. I, i, i to był taki świat. Który, który ja odkryłem, i to był jeden z tych pierwszych światów, które, które nie były światem zastanym. To był świat wtedy absolutnie w budowie. Zaczynało się myślenie prodostępnościowe. To jest bardzo, nie, bardzo niedługa historia w, w świecie kultury, ale i w świecie takiego naszego życia publicznego, bo. Mm, bo co, bo, bo ja mówię o końcu pierwszej dekady wieku XXI, a na przykład taka ważna ustawa, która, która reguluje i która tak już zaczęła bardziej moc Mocniej otwierać się na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. To jest ustawa, która została uchwalona jeszcze w wieku XX, ale te wszystkie ważne nowelizacje, do których my się później odwołujemy, to jest na przykład rok 2011. Także gdzieś to, to jest naprawdę stosunkowo niewielka historia. I pewnie, że istniały urzędy, pewnie że istniały, pewnie, że istniały specjalne sekcje na poziomie rządu, natomiast to nie było absolutnie tak powszechne. A teraz mamy taki accessibility boom. Ja nie lubię też angielszczyzny. Nie no, żartuję. Mamy taki, taki boom dostępnościowy, mówi się dużo, a już ubiegły rok, kiedy zostały przyjęte dwie, te dwie ustawy, i mało tego, w tych ustawach zapisano bardzo konkretne rozwiązania i pod groźbą kary zobligowano do tego, żeby, żeby, żeby te zapisy były przestrzegane, żeby były realizowane. To jest już zupełnie inna sytuacja niż ta, w której ja stawałem się osobą z niepełnosprawnością wzroku. Także ta historia to jest taka historia odkrywania, historia przekonywania ludzi, bez jakiejkolwiek podstawy. Prawnej, odwoływania się właśnie do ich serducha, do ich głowy, do, do ich empatii, że, że warto, że to można zrobić, że to można zrobić. Ja, przy, przepraszam, przypomnę taką rzecz. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze z Państwa z Was pamięta o takim sławnym artykule 80, zgodnie z którym osoba niewidoma w momencie, kiedy szła do banku albo szła podpisać umowę kredytową, chciała kupić mieszkanie albo załatwić w ogóle cokolwiek prawnie, była zmuszona do tego, żeby podpisywać tę umowę w formie aktu notarialnego. Co oczywiście generowało dodatkowe koszty, co oczywiście generowało dodatkowe, dodatkowe takie problemy organizacyjne itp, itd, i w bardzo wielu miejscach bez notariusza nie chciano z nami podpisywać umowy. A potem się okazało, parę lat temu wprowadzono taki zapis, że kierownik danego urzędu, kierownik danej placówki, w obecności innej osoby, czyta po prostu ten dokument i ja jako świadomy użytkownik podpisuję wszędzie jest to, wszędzie jest to honorowane, wszędzie jest to wszędzie. Jest to przestrzegane, i, i da radę w ten sposób. I nie trzeba wydawać żadnych więcej pieniędzy, nie trzeba się specjalnie umawiać. Przychodzę, załatwiam umowę i, i z głowy. I jest w ogóle fantastycznie. No, nie chcąc się czepiać, ale to jest takie, znaczy to, o czym Ty mówisz, właśnie, y, ta historia z notariuszem, to jest też takie trochę odzieranie zgodności człowieka, prawda, w pewnym sensie. Troszeczkę tłumaczono, że ten artykuł został wprowadzony po to, żeby dbać o prawa osób właśnie niewidomych, żeby ich nikt, mówiąc kolokwialnie, nie wystruchnął na dudka, nie oszukał, żeby, żeby w pełni świadomie, bo wtedy jest to taki y, już dokument chroniony prawem, nie zostały, nie, nie zostały wprowadzone w błąd. Tyle tylko, że to oczywiście nie, nie sprawdziło się w każdej jednej sytuacji. Jest tak strasznie dużo takich naturalnych y, sytuacji życia powszedniego, gdzie jesteśmy w których jesteśmy zobowiązani do podpisania umowy, że to w końcu się okazało, że to bardziej blokuje niż pomaga. Kiedy podpisujemy... tak każdy powinien mieć swojego prywatnego notariusza. Prawie, że. Prawie, że. A my powinniśmy, prawdę mówiąc, starać się wychodzić naprzeciwko, naprzeciwko tym osobom o szczególnych potrzebach, bo te potrzeby bardzo często da radę odpowiedzieć na nie pozytywnie, nie wprowadzając żadnych jakichś super skomplikowanych rozwiązań. Trzeba po prostu chcieć. I to jest bardzo ważne. Trzeba po, po, po prostu chcieć mówić też, um, przywołując te historie z przeszłości, w sumie nie aż tak bardzo dalekiej, o myśleniu jednostkowym, tak? O tym, że gdzieś tam jakiś czas temu. Kiedy ten ruch dostępnościowy dopiero rozkwitał, faktycznie były pojedyncze osoby, które miały dużo energii, dużo chęci i czasem właśnie kopały się z koniem, żeby zrobić cokolwiek. No ja pamiętam doskonale, przywołam Ja, Anię, która opowiadała mi, jak patrzono na nią, jak na osobę. Naprawdę szaloną w momencie, kiedy chciała organizować kino dostępne dla osób niewidomych, prawda? Czyli no, ja do tej pory tak naprawdę spotykam się z podejrzliwością i, i takimi pytaniami, ale jak to osoby z niepełnosprawnością wzroku, właściwie inaczej to jest wtedy artykułowane, jak to niewidomi oglądają filmy? No więc, jak sobie myślę, że pewne rzeczy działy się 10 czy 20 lat temu, no to naprawdę musiał być to ciężki orzech do zgryzienia. Ale prawda jest też taka, że od jednostki się zaczyna, i jeżeli ktoś chce zmienić swój świat, no to jeżeli ktoś chce zmienić świat, to powinien zacząć zmieniać ten świat lokalnie, tak? ten świat wokół siebie, i wtedy zarażając kolejne osoby tymi swoimi małymi, nawet mikrosukcesami, możemy robić dużo więcej. No i tak oto siedzimy sobie tutaj w tym dziwnym świecie online i rozprawiamy na temat dostępności. No i właśnie, powiedziałeś, przyszła ustawa, która niesie za sobą całkiem dużo, bo i konsekwencje karne, jak to brzmi strasznie, prawda? No, ale tak jest. Prawdę mówiąc, strasznie. Naprawdę strasznie. Ja zaraz bardzo chętnie się wytłumaczę, dlaczego to brzmi strasznie, ale słucham Cię jeszcze. Mm, nie, to właśnie. Oddam Ci teraz mikrofon, bo później pójdziemy w inną stronę Dobrze. i żebyśmy tak wiesz. Nie Nasze doświadczenie tak. wskazuje o tym, o, prawdę mówiąc, właśnie na to, od czego Ty, się rozpoczęłaś, że dostępność zaczyna się w głowie, zaczyna się w serduchu. Bardzo złe efekty, naprawdę słabe efekty, przynosi zmuszanie kogoś do działań pro-dostępnościowych. Ten pan czy ta pani kompletnie tego nie czują. Nie mają na to kompletnie czasu, a wrzuca się im to w ich obowiązki służbowe. I to nie tędy jest droga. Wydaje mi się, że w różnych instytucjach da radę znaleźć takie osoby, które po prostu będą chciały to robić, które, które będą czuły, że można to robić. Robienie czegoś tak absolutnie. Na siłę, po to, żeby, żeby, żeby wypełnić obowiązki ustawowe. Oczywiście ustawodawca nie pozostawia tutaj wątpliwości, nie pozostawia tutaj pola do manewru. Niektóre rzeczy trzeba będzie zrobić, ale kiedy może przejdziemy przez taki ten nawał obowiązków, tych takich rzeczy do wykonania już tu, już teraz yy, i mamy świadomość tego, że, że przy tej dostępności pracują osoby, które niekoniecznie chcą to robić, zmieńmy te osoby. Poszukajmy tych osób, które po prostu będą chciały to robić, które, które wierzą, że to ma sens, które będą się do tej dostępności uśmiechały, które będą się naprawdę przejmowały tym, jak zrobić jak uczynić naszą przestrzeń, nasze wydarzenia, nasze dokumenty, nasz świat wirtualny, troszkę bardziej dostępnym, żeby każdy, jeżeli nawet ma szczególne potrzeby, żeby mógł z tego świata korzystać maksymalnie szeroko, a jak nie ze wszystkiego to z tak dużej liczby elementów tego świata, które, które da radę tylko udostępnić. I sprawa druga: te osoby, które są zmuszane do tego, żeby działać na rzecz dostępności, często się odwracają do tej dostępności plecami. Niestety, niestety, i ja, ja pamiętam ze swojego też życia, że jeżeli byłem zmuszany do, do zrobienia czegoś, to wcale niekoniecznie te rzeczy lubiłem. Gdzieś potem może dorastałem, gdzieś potem może, a może do tej pory niektórych rzeczy po prostu nie lubię, bo pamiętam, że byłem, że byłem zmuszany. A ponieważ rozmawiamy o takiej bardzo delikatnej przestrzeni, jaką, jaką jest spotkanie człowieka. Z człowiekiem, bo, bo te wszystkie działania prodostępnościowe mają tak naprawdę służyć temu, żeby człowiek, jeden człowiek spotkał się z drugim człowiekiem. Tym człowiekiem może być na przykład urzędnik. Jego urząd został bardzo fajnie dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, więc ten urzędnik czuje się komfortowo w momencie, kiedy pojawia się w tym urzędzie osoba z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu. Czuje się komfortowo, bo wie jak działać, bo wie co zrobić, bo wie, po jakie narzędzia sięgnąć, w jaki sposób ewentualnie zapewnić Dostęp alternatywny, czemu służy ten dostęp alternatywny. I dokładnie tak samo w kinie. Ten pan czy ta pani, którzy wpuszczają do kina czy, do spektak czy na spektakl teatralny, nie mają żadnych wątpliwości, kiedy widzą, że idzie osoba z niepełnosprawnością wzroku, trzyma w jednym ręku białą laskę, a w drugim ręku słuchawki takie konferencyjne, to oni od razu wiedzą, super, będzie po prostu, będzie po prostu pokaz z audio-deskrypcją. Bo w tym kinie czy w tym teatrze pracują jakieś osoby, które, które o to zadbały. I tak dalej, i tak dalej. Tych przykładów można byłoby mnożyć. Natomiast jest w ogóle bardzo, bardzo to bardzo ważna rzecz. I tutaj ustawodawca wprowadza kary. Te kary dotne te kary i przypomniał mi się przypomniał mi się działania podejmowane kilka lat temu przez nie żyjącego już dzisiaj Piotra Pawłowskiego, który zrobił strasznie dużo, jeżeli chodzi o zauważenie osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej. On z racji jego niepełnosprawności oczywiście skupiał się na początku przede wszystkim na potrzebach osób poruszających się na wózkach i Piotr który w pewnym momencie doprowadził, jego działania doprowadziły do tego, że zostało uchwalone takie prawo gwarantujące te miejsca postojowe dla osób ze specjalnymi potrzebami. To są te tak sławne koperty. Te miejsca zostały wprowadzone, one były wymagane, był, było taki, był taki zapis, że te miejsca są gwarantowane dla osób, które rzeczywiście poruszają się tymi pojazdami, mają te specjalne dokumenty zezwalające na to, żeby parkować w tym, a nie innym miejscu. I te miejsca były permanentne, Permanentnie zastawiane. Stworzono bardzo fajne narzędzie dostępnościowe, tylko że osoby, które tego potrzebowały, nie mogły z tego narzędzia korzystać, bo zwykle nie były pierwsze, bo ktoś zajął im to miejsce. I to zaczęło działać dopiero wtedy, kiedy znowelizowano to, te, to prawo i kiedy wprowadzono karę. Kiedy pojawiły się kary za parkowanie na kopertach, raptem koperty zostały odsłonięte. Raptem, raptem zawsze znalazło się to miejsce dla osoby, która potrzebuje tego prawa, która potrzebuje tego miejsca. I tak sobie myślę, że jeżeli takie myślenie gdzieś tam leżało w zanadrzu ustawodawcy, to, no to okej, okay, to to jest stanie się obronić. Prawdę mówiąc, ja się cieszę, że weszły w życie te ustawy, tylko, tylko w szczegółach. On napawają mnie troszkę niepokojem i między innymi z tego powodu napawają mnie niepokojem że ludzie będą ludzie urzędnicy pracownicy instytucji kultury podmiotów publicznych będą będą musieli sprostać bardzo wielu obowiązkom bardzo wielu zadaniom takim prodostępnościowym na nich nałożonym i będą od samego początku wiedzieli że nie mają szans nie udostępnią tego wszystkiego A już teraz nie, odniosę nie Robert rady, nie mają, nie ma na to pieniędzy, przepraszam, Małgosiu, Dobra. i wtedy się odwrócą plecami mhm. już. No mhm. właśnie, to ja się odniosę do kilku rzeczy, o których mówiłeś. Najpierw do tego, co wybrzmiało przed chwilą, myślę, że to wszystko będzie być może rodziło pewnego rodzaju antagonizm względem osób z niepełnosprawnościami, tak? O, idzie ta osoba, przez którą moje życie w pracy zostało poddane rewolucji, tak? Nie mówię, że tak będzie, mam nadzieję, że nie, ale teraz przeskoczę do tego pierwszego aspektu. Z niewolnika nie ma pracownika. Tak się mówi, ja myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre powiedzenie, bo faktycznie, o tym też rozmawialiśmy wczoraj przez chwilę, że osoby, które dostają tę nominację do zaszczytnej funkcji koordynatora dostępności, bardzo często kompletnie tego nie czują, dokładnie, a jeżeli nie czują, to są, wiecie, to jest tak wielce wrażliwy temat, który wymaga no nie chciałam powiedzieć pasji, oddania, jakiejś takiej ponadprzeciętnej wrażliwości, ale tak jak powiedziałeś, trzeba to wszystko po prostu czuć. Ale jeszcze odniosę się do kopert, bo niestety ja ostatnio spędziłam pół godziny czekając na gagatka u mnie na Puławskiej, który zajął kopertę. Oczywiście sobie obejrzałam autko z każdej strony nie było tam żadnego śladu dokumentów uprawniających. No i odbyłam miłą rozmowę z Panem. Rozumiecie, ale to, to naprawdę trzeba być już takim trochę frikiem, jak ja, który, który po prostu będzie tropił takie sytuacje. Natomiast to, czego ja nie mogę żałować, wiecie, i to, to mówi nie tylko Robert do Ciebie, ale do wszystkich, z którymi jesteśmy tu na tym spotkaniu, że taki, że podstaw dostępności nie wprowadza się w szkole. Bo myślę, że tak jak powiedzieliśmy, dostępność zaczyna się w głowie, można byłoby też powiedzieć, dostępność zaczyna się w szkole. Ja tutaj nie chcę powiedzieć, że niczego takiego nie ma, bo zarówno Wy, jako fundacja, robicie różnego rodzaju warsztaty, my, jako niewidzialna wystawa, też robimy takie warsztaty. No i oczywiście u nas staramy się no, pokazywać tę niepełnosprawność wzroku w sposób taki najbardziej naturalny, w miarę możliwości. Ale wydaje mi się, że wciąż jest tego za mało, bo bo nam kolejne pokolenie i dobrze byłoby, żeby dla nich było to czymś absolutnie naturalnym. Że dostępność jest jak po prostu oddychanie, tak? Że nasze społeczeństwo jest tak różnorodne i chcąc włączać do życia społecznego, nie chcąc wykluczać, musimy się o to postarać od samego tego poziomu zero. Co ty o tym sądzisz? Zdecydowanie tak. To by było też takie nauczanie krok po kroczku. Nawet mówiąc, tej wiedzy dostępnościowej nie jest jakoś tak super szalenie dużo. Absolutnie. To jest parę podstawowych zasad, może paręnaście podstawowych zasad. Potem można oczywiście, potem można oczywiście gdzieś y, to ubierać w szczegóły, ale tych podstawowych. Czy to mnie nie słychać, czy Roberta? Sły y, 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 czy mnie słychać, czy nie słychać? Raz, dwa, no właśnie, albo, albo ja tobie. Co to dobrze was słychać, chociaż Roberta słychać. czasem przycina. A, czyli to nie okay. mnie przycina, tylko okay. Roberta. To bardzo proszę, proszę mi sygnalizować. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem teraz ostatnio, że, że nie muszę tego powtarzać. Bardzo, 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 bardzo ważna rzecz jest taka, że tej wiedzy prodostępnościowej nie ma aż tak bardzo dużo. Oczywiście, jeżeli chcemy być później, nazwijmy to ekspertami, chcemy, chcemy wiedzieć więcej, jeszcze więcej, no to, to mamy się troszkę czego nauczyć, ale na tym najbardziej podstawowym poziomie tej wiedzy nie jest bardzo dużo. Bardzo wiele działań, jeżeli się przyzwyczajimy do tego, przyjmiemy sobie, że okej, okay, to po prostu będziemy wykonywali w ten sposób, bo wiemy, że, że dzięki temu będzie to bardziej dostępne. To też nie jest nadmiernie dużo pracy, wcale nie. Jeżeli mamy uzupełnić naszą historię o tą dostępność, no to wtedy ten nawał pracy jest oczywiście ogromny. Ale generalnie w takiej pracy naszej bieżącej to nie jest coś, co powinno przerażać, to jest naprawdę w zasięgu każdej jednej osoby. I, I ta nauka od samego początku jest absolutnie genialna, bo wtedy krok po kroczku, w sposób naturalny, nasiąkamy, nasiąkamy tym myśleniem prodostępnościowym, nasiąkamy tym, tym takim fajnym, pozytywnym myśleniem o tym, że ojej, no, ktoś nie widzi. To, to znaczy, że, że, że coś od czasu do czasu muszę temu panu czy tej pani opisać, od czasu do czasu. Nie opiszemy i tak całego świata, ale w ten czy inny sposób opowie opowiedzieć. I, i, ta, I ta wiedza podawana w takich dawkach strawnych, codziennie dwa kolejne zdania, codziennie dwa kolejne zdania. Prawdę mówiąc, jeżeli. Przyswoimy sobie codziennie dwa kolejne zdania, to po miesiącu będziemy wiedzieli tak bardzo dużo, że będziemy w stanie już odpowiadać w większości sytuacji naszego życia publicznego, społecznego na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, bo to nie jest jakoś tak bardzo dużo. Ale jeżeli ktoś nam każe się nauczyć tego wszystkiego w ciągu jeden dzień i to jeszcze w takim trybie pod przymusem nie, to kara. No to wtedy tak, to wtedy się rodzi naturalny błąd. My się bardzo tego boimy. Jako Fundacja Kultury Bez Barier, bardzo, bardzo się tego boimy i staramy się wszędzie, gdzie jest, tylko jesteśmy, mówić: Drodzy Państwo, to naprawdę chodzi o spotkanie człowieka z człowiekiem. I też w rozmowach kuluarowych y, gdzieś tam słyszymy od osób, które ewentualnie w przyszłości mają dokonywać tych różnych kontroli, tych działań prodostępnościowych, że, że nastawienie jest generalnie takie, że jeżeli ktoś zacznie coś robić, to będzie dobrze. To nie jest tak, że od razu zaczną się sypać kary. Pewnie, że pamiętamy wszyscy o tym, że pierwsze kary mają się pojawić w roku 2022 już, czyli niedługo. Zostało nam 13 miesięcy, bardzo malutko. Natomiast natomiast jeżeli ktoś zacznie coś robić i będzie to robił systematycznie, konsekwentnie, czyli na przykład zaczniemy umieszczać już zawsze od tej pory podpisy alternatywne do wszystkich wizualizacji publikowanych na naszej stronie. Będzie genialnie. Deklaracja Inget. dostępności to trzeba było opublikować. Mm -hmm. Teraz będziemy pamiętali o niej raz na rok i będzie znakomicie. I już, i już to bar Dajmy się przekonać, że to nie jest wiedza tajemna, nie jest jej bardzo dużo, i że i postarajmy się do tego uśmiechnąć. To wtedy wszystkim nam będzie dużo bardziej łatwiej. Bo to jest taka odpowiedź tak troszeczkę krążymy, krążymy, jak wprowadzać dostępność. Dostępność należy wprowadzać tak, żeby ludzie chcieli, chcieli robić tę dostępność, a nie byli do niej zmuszeni. To jest w ogóle taka podstawowa zasada, żeby Dokładnie. się do niej uśmiechali, żeby ją czuli, a nie żeby traktowali to jako, jako dopust boży. No, bo wtedy ta dostępność będzie słabej jakości, i, i, i szkoda, i szkoda, szkoda będzie wtedy tej całej pracy w to wszystko włożonej. Dokładnie tak. Do tego tematu zaraz wrócimy. Od ja tej szczytam. Kasia napisała: Masz rację o dostępności, powinniśmy mówić także dzieciom. Dokładnie, jest mnóstwo książek, publikacji w tym momencie, z których można korzystać. I nie bez przyczyny mówi się o skorupce, która nasiąka, prawda? Ja też z racji tego, że mam dziecko, to jest dla mnie całkowicie naturalne, że rozmawiamy o niepełnosprawnościach, Rozma rozmawiamy o różnorodności i widzę, jak to przepięknie, słuchajcie, owocuje. Zresztą Ameryki tutaj nie odkrywam. I, i, I róbmy to po prostu, bo no właśnie wtedy to wprowadzenie dostępności będzie potrzebą płynącą z głowy i z serca, jak powiedziałeś wcześniej. I drugie. Jeszcze jedną rzecz. Przepraszam. No. Ja też mam dzieci. Dzieci oczywiście w sposób naturalny nasiąkają tym, jak pomagać osobie z niepełnosprawnością wzroku. Nie zadają żadnych zbędnych pytań. Ich tata nie widzi od zawsze, od zawsze ich życia i oni od zawsze wiedzą, jak zareagować. Natomiast my dbamy o to, z żoną podjęliśmy taką świadomą decyzję i wcale nie z uwagi na naszą niepełnosprawność, tylko taki nasz sposób patrzenia, moją niepełnosprawność, żona jest pełnosprawna, na sposób patrzenia na ten świat. Obydwoje z naszych dzieci chodzą do klas integracyjnych. Słyszałem bardzo wiele różnych opinii na temat klas integracyjnych, my jesteśmy zachwyceni. A to, w jaki sposób oni się uczą empatii, otwierają się akurat w klasach są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w spektrum, osoby w spektrum autyzmu i osoby z niepełnosprawnością ruchu, to jest absolutnie genialnie. Jak oni to odkrywają, jako rzecz zupełnie naturalna, jak, jak, jak się opiekują tymi osobami, jak im pomagają tymi. tymi Ale i czerpią tymi, tymi, od nich. I czerpią od nich, tak, tak, tak. To w ogóle jest nie do zastąpienia. W związku z powyższym ten świat taki budowany w sposób nieharny. Jest, jest znakomitym. Kolejne pytanie. Co zrobić, jeśli mam zapewnić możliwość ewakuacji, a z tego co słyszałem, nie ma przepisów na podstawie, które określają, jak mamy ją zapewnić. Mogłabym zczytywać pytania na koniec, ale będzie. To ja będzie już po odpowiadam prostu. na to pytanie. Co zrobić? Spotkać się z osobami, które odpowiadają za przepisy BHP w tej instytucji, w tym urzędzie i postarać się ustalić, najlepsze sposoby, najlepsze sposoby reagowania. Tak to sobie wygląda. My często mówimy o tej o tej. O tej o tej dostępności. Natomiast od czegoś musimy rozpocząć. Musi być to pierwsze spotkanie. Tych przepisów, takich stricte określonych przepisów rzeczywiście nie ma, ale można znaleźć takie dokumenty publikowane przez różne organizacje pozarządowe, które już się gdzieś nad tym pochyliły, już wskazują na takie rozwiązania. Wiedzą Państwo, w momencie, kiedy nie ma przepisów, kiedy nie ma rozwiązań technicznych, tam musi wystarczyć człowiek, tylko człowiek i aż człowiek, no bo dzięki człowiekowi jesteśmy w stanie zrobić bardzo, bardzo dużo. Czyli jeżeli nie ma konkretnych przepisów, staramy się dostosować sytuację naszej instytucji do tego, co możemy zapewnić. Nie mamy na razie alarmu i dźwiękowego, i wizualnego. W związku z powyższym wprowadzamy taką zasadę, na przykład, to jest projekcja, czysta projekcja, to jest jedno z rozwiązań, które gdzieś tam wyczytałem. Jeżeli, jeżeli w naszej instytucji są osoby z niej Niepełnosprawnością ruchu, niepełnosprawnością słuchu, wiemy o tym, to na pewno wiemy o tym też, kto ewentualnie powiadomi te osoby. Albo, albo, albo w momencie, kiedy takie osoby przychodzą do naszej instytucji, jeżeli to nie jest taka instytucja w ogóle o charakterze otwartym, no to oczywiście dbamy o to, żeby te osoby zapoznały się z takim króciutkim, króciutką zasadą, że w momencie, kiedy wszyscy wychodzą z pokojów, z korytarzach i szybko się gdzieś tam przemieszczają, to pan a na pani obowiązkiem jest to, żeby ruszyć za nimi. Nieważne. Jeżeli się okaże, że to jest tylko i wyłącznie jakieś tam spotkanie służbowe i trafił Pan, pani w taką, w taką okoliczność, no to trudno, to najwyżej pan, pani straci minutę, ale lepiej stracić minutę niż, niż całą wieczność. Proste rozwiązania. Najpierw zacznijmy od ludzi. No właśnie, i wszystko się do tego słuchajcie, sprowadza, prawda? Po pierwsze, człowiek, i, i, i po pierwsze to, co ma tutaj. Kto będzie odpowiadał za to, że. Tak, 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 tak. Natomiast osoby, które pracują przy przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, powinny już zacząć o tym myśleć. Zacząć o tym myśleć. Spotkajcie się, podpiszcie protokół, że odbyło się takie spotkanie, że rozpoczynają żeby wprowadzić takie bezpieczeństwa, że, że takie bezpieczeństwo sekwentnie, systematyczne. Udało się wypracować to, to, to w konsultacji ze strażakami, to z policją, to. Będzie znakomicie, będzie fantastycznie. I e, proponuję po prostu rozmawiać, rozmawiać, e, gdzieś szukać informacji, rozmawiać. Tych przecież oczywiście nie ma. Oto pytał Tomek, a Ewelina napisała, że warto też prowadzić zajęcia z dostępności dla studentów architektury. No coś tam się w tym temacie dzieje, bo u nas właśnie na niewidzialnej wystawie mieliśmy już, mieliśmy już trochę takich właśnie spotkań, warsztatów, no ale wciąż temat kuleje. Roberto, przerywać Ci bardzo, to tylko tak Ci podpowiem i nasi sympatyczni widzowie też, też tutaj nam sygnalizują sytuację. Poczekamy sekundeczkę, zobaczymy czy to... Robert się ustabilizuje. Mógłbym zaproponować jedną rzecz. Tak. Raz, dwa, trzy. Mogę zaproponować jedną rzecz, ale nie wiem, czy w tej formule to będzie w ogóle dostępne. Ja mógłbym wyłączyć kamerę. Nie jest zwykle lepiej. Tyle, że no. mnie nie będzie widać. Ja jestem za. Nie mam problemu z tym. Nie widzę problemu. Mhm. Marta, jeżeli dasz radę, gdzieś tam wygrzebać moje zdjęcie, ewentualnie, wygrzeb moje zdjęcie. Niech będzie zamiast mnie. Ja wyłączę kamerę. Dobrze. Dokładnie. Dokładnie tak. Dobra. No właśnie, studenci architektura projektowanie uniwersalne Super. dostępność. Super. Co ty na to? Bardzo fajne. Ja w ogóle bardzo lubię te zajęcia i rzeczywiście za każdym razem spotkania ze studentami architektury to są spotkania, to są znowu takie spotkania, gdzie wygrywają obydwie strony. Strasznie dużo się uczę od nich. A oni mam nadzieję, że czegoś się uczą ode mnie. I oni są naprawdę bardzo chłonni. To jest jeszcze ten fajny taki wiek, ten, jesteśmy gdzieś tam na początku naszej drogi, jesteśmy gotowi chłonąć tę wiedzę, czujemy, że to jest potrzebne, a te spotkania zresztą bardzo często przychodzą po prostu osoby, które chcą na to przyjść. No właśnie, i znowu to, dochodzimy do tego momentu. Chcą, tak? tak chcą na nie przyjść, chcą się tym zająć. Te grupy, z którymi nawet w ubiegłym roku bodajże, dosłownie, ja prowadziłem, pamiętam, 14 marca został wprowadzony, w tym roku został wprowadzony lockdown, a ja chyba spotkałem się ze studentami na ostatnim spotkaniu, właśnie 14... nie pamiętam, 14 czy 12, 12. marca? 12. Jakoś, tak, 12. jakoś tak, jakoś tak idealnie przed, i udało się, i udało się to zrobić. Jeszcze raz podpytam, zanim wrócimy do biblioteki, fantastyczne miejsca, umknął rząd wielkości kwoty tej audiodeskrypcji mm, około filmu 15, minut. 15 minutowego. Mm -hmm, około. Przypuszczam, że to będzie około 15, może yy, kilkaset złotych. Celowałbym, tak, celowałbym yy, w ten rząd, nie powinniśmy przekroczyć 1000 złotych, wszystko w zależności od tego, yy, ile, yy, ile, 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 jaki to będzie film. Natomiast tutaj był przy, podany ten przykład tego filmu ze spotkania autorskiego. To w ogóle jest zupełnie na historia, bo ja bardzo mam poważne wątpliwości i przytaczałem taki artykuł, nie wiem, czy on do Państwa dotarł, um, artykuł, takie opracowanie przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji, to jest pod tytułem, co z tą audiodeskrypcją i tam są problematyzowane różne takie filmy, różne takie multimedia, do których audiodeskrypcja po prostu niekoniecznie, niekoniecznie pasuje. Proszę sobie tam zerknąć, bo w przypadku takiego spotkania autorskiego, moim zdaniem w zupełności wystarczający będzie audio wstęp. Oczywiście w zgodzie z tym, co zostało Zapisane w ustawie. Pewnie by trzeba było ten audiowstęp nagrać w studiu, że nagrać go powinien lektor. Potem to zostało, powinno być zmontowane z tym plikiem multimedialnym i w takiej, w takiej postaci powinno się to odtwarzać, ale później już naprawdę naprawdę nie ma to aż takiego z wielkiego znaczenia czy jak będą wyglądały osoby które zadają pytanie czy jak wygląda pani czy pan którzy są bohaterami, bohaterami tego, tego tego spotkania itp itd wszystkie te rzeczy na poziomie dosyć ogólnym zostaną zawarte w audio wstępie a następnie po prostu bądźmy uczestnikami tego spotkania chłońmy te słowa chłońmy te słowa z książki z nie wiem z, czego, z jakiego powodu się spotkaliśmy, chłońmy ten film. Jedna ważna, jedna ważna rzecz. Jeżeli w, trakcie, jeżeli w trakcie spotkania by był pokaz slajdów i te slajdy zostałyby nagrane, to wówczas rzeczywiście, kiedy pojawia się pokaz slajdów, a nie ma żadnych innych słów, czyli wówczas bohater, bohaterka tego spotkania nie mówią nic, nie dopowiadają, tylko dają nam możliwość rozkos rozkoszowania się tymi slajdami, to tak. Tam się powinna pojawić audiodeskrypcja, żeby osoby z niepełnosprawnością wzroku choć odrobinkę wiedziały, co pojawia się na tych slajdach, jaka jest charakterystyka, jaka jest emocja, jak tam się rozpływa światło itp. itd. Ale to są takie rozwiązania szczegółowe. Dobrze przygotowany audiodeskryptor, dobrze przygotowana audiodeskryptorka na pewno sobie z tym poradzą. Doskonale. To wracamy do bibliotek. Dobre praktyki w bibliotekach to po pierwsze... A skoro już jesteśmy w tym środowisku, to Anita dopytuje, czy przewiduje się bezpłatne szkolenia z audiodeskrypcji, na przykład dla bibliotekarzy. Czyli najpierw dobre praktyki, a później odpowiedz, proszę. Na ja najpierw bardzo szybko, bardzo szybko, jeżeli chodzi o pytanie anity. To jest w ogóle bardzo mm. dobry pomysł. My nie, dosyć niedawno mieliśmy takie forum kultury bez barier poświęcone bibliotekom. Wiem, że też z bibliotekami spotkała się kultura wrażliwa. To jest taki bardzo fajny projekt z małopolski samorządowy projekt. I w bibliotekach jest bardzo fajny ferment dostępnościowy, i to i naprawdę o tym pomyślimy. Na razie nic o tym nie słyszałem, ale to wcale nie jest wykluczone. Natomiast dobre praktyki dobre praktyki w bibliotece. Pierwsza dobra praktyka to jest taka, żeby Osoby, które tam pracują, wiedziały, jak, jak spotkać się. Jak spotkać się z osobą z, ze szczególnymi potrzebami, osobą niewidomą, osobą niesłyszącą, osobą z spektrum autyzmu itp., itd., żeby miały tę niezbędną odrobinę informacji. To będzie, to będzie bardzo dobrze. Druga rzecz bardzo ważna jest taka, żeby na stronie internetowej pojawiły się informacje o tym, jak jesteśmy przygotowani. Jesteśmy To troszeczkę nas zmusza do tego też deklaracja dostępności w tym momencie, ale żeby ta deklaracja dostępności została wypełniona z serduchem, jak jesteśmy przygotowani, nie tylko. Z uwagi na stronę internetową, nie tylko z uwagi na nasze narzędzia wirtualne, ale też na, ta, na taką naszą rzeczywistość. Yy, jesteś dla osób z niepełnosprawnością ruchu mamy podjazd, nie mamy podjazdu. Wejdą, nie wejdą. Osoby z niepełnosprawnością wzroku, na przykład w czytelni podręcznej jest dla nich przygotowane stanowisko albo nie jest przygotowane stanowisko. Także to jest druga rzecz bardzo ważna. Ten taki wstępny opis na stronie internetowej, żeby osoba z niepełnosprawnością wzroku mogła się do tego przygotować. Sprawa następna, bardzo się przyda człowiek, ogromnie, bardzo, bo nawet jeżeli będziemy mieli komputer, udźwiękowiony komputer, taki komputer, w którym można włączyć sobie screen readera, ten program do odczytywania zawartości ekranu i osoba z niepełnosprawnością wzroku będzie znała akurat ten konkretny program, i sama na miejscu da radę, da radę skontrolować, yy, przejrzeć ten katalog yy, biblioteczny, to po czym, potem oczywiście nawet z tego katalogu podręcznego nie znajdzie sobie książki. Książki, żeby, żeby ktoś podszedł do tej osoby, do tego pana, do tej pani, do tego dziecka, do tego młodzieńca yy, czy, czy nastolatki, i żeby, i żeby pomóc im w znalezieniu tej książki. Na no, później, oczywiście, nie ma mowy w przypadku osoby z niepełnosprawnością wzroku o samodzielnym przeczytaniu tej książki, ale może będą chcieli zeskanować, żeby to skanowanie było dostępne. Skanowanie na zasadzie wyrównywania szans. Niekoniecznie od razu musi być druk, ale żeby sobie ta osoba mogła to zeskanować na przykład na pendrive, żeby miała tę zawartość. Osoby niesłyszące, żeby się nie bać rozmawiać z tymi osobami. Nie znamy języka migowego, ale mamy kartkę. Napiszmy na kartce to, że nie rozumiemy, że poprosimy tę osobę, żeby, żeby, nam, żeby nam napisała na kartce, w jaki sposób możemy pomóc. Miejmy w sobie też taką otwartość na to, w jaki sposób osoba głucha, taka żyjąca, wychowująca się w środowisku głuchym, głuchych, sformułuje komunikat w języku polskim, bo to może być troszeczkę inna polszczyzna, taka, do której nie jesteśmy przygotowani, bo natywnym językiem dla tych osób będzie oczywiście polski język migowy, ten język, który dzisiaj za zapewniają Weronika i Marlena. A więc miejmy w sobie tę otwartość. I kiedy rozmawiamy z osobą głuchą, Patrzmy prosto na nią, nie zakrywajmy ust, bo może ona się wspomaga akurat tym, że czyta z ruchu warg, a może mamy u siebie w bibliotece pętlę indukcyjną. Będzie super. Pamiętajmy o tym, że mamy pętlę indukcyjną. Nie przy naszym stanowisku, to poinformujmy o, to, o tym osobę głuchą, w razie czego osobę czy niedosłyszącą, to bardziej do osób niedosłyszących, podejdźmy do tamtego stanowiska, tam przeprowadźmy rozmowę, będzie, będzie w ogóle genialnie. I i nie bójmy się, po prostu się nie bójmy. To są, to są takie w ogóle bardzo, 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 bardzo podstawowe, bardzo ważne, bardzo ważne sprawy. Jeżeli nie wiemy, jak się zachować, to w ogóle powtarzamy wszemi wobec. Zapytajmy się tej osoby, w jaki sposób można jej pomóc. Na człowiek i człowiek. Tak, 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 człowiek i człowiek na pewno będzie na pewno będzie to wiedziała. Tych dobrych przykładów można by było mnożyć, bo są bardzo fajne przykłady. Natomiast nie chcę tutaj. Do końca naszego spotkania rozmawiać tylko i wyłącznie o tej przestrzeni. Człowiek i człowiek i taka otwartość na potrzeby tego drugiego człowieka. Zostaniemy przy osobach głuchych i osobach niedosłyszących informacja o instytucji w polskim języku migo, migowym. Co powinna zawierać? Czy w przypadku instytucji uczelnia, info, uczelnia informacja dotyczy całości, czy musi być o każdym z wydziałów? Pyta Tomek. Nie, nie musi być o każdym z wydziałów, natomiast znaczy tutaj wydziały ewentualnie mogą się pojawić, że na naszej uczelni można studiować na takich, na takich, na takich kierunkach, że uczelnia zapewnia też studia na, w, w systemie takich studiów podyplomowych, że prowadzi, prowadzi działalność edukacyjną w zakresie studiów doktoranckich na takim i takim wydziale i że na przykład uczelnia na stałe współpracuje z tłumaczami polskiego języka, Migowego, albo że istnieje możliwość, żeby przychodzić na zajęcia, że tak, oczywiście zapraszamy, żeby przychodzić na zajęcia z tłumaczem języka migowego, jeżeli taka oferta jeżeli taka oferta istnieje. I fajnie jest dla tych osób też zawrzeć informację o tym, że na przykład w niektórych salach i wymienić te sale są prowadzone, istnieje, funkcjonuje, działa pętla indukcyjna. To wówczas, jeżeli te osoby będą odbiorcami takiego, takich, takiego, takiego urządzenia, takiego mechanizmu, to i będą miały możliwość wybierania, nie wiem, przedmiotów, na które się zapisują, to może być dla nich bardzo ważna taka rzecz determinująca to, czy pójdą na ten czy na inny przedmiot. Może interesuje ich i to i to, a w tym momencie zostanie wybrana, zostanie wybrana, e, zostanie wybrany ten przedmiot, który będzie się odbywał w, w tej sali z, z pętlą indukcyjną. I jeszcze jedna rzecz ważna, jeżeli są proponowane jakieś takie zajęcia, nie wiem, działa koło takie, działa koło takie z tych kół naukowych, to proszę też o informację. To będzie wtedy znakomicie. I tych pętli stanowiskowych powinno być ile w budynku? I wystarczy jedna? Czy wystarczy jedna pętla stanowiskowa w budynku? Hmm. Na pewno w takim punkcie takiej poszczególnej takiej informacji, w zależności też o jakim budynku mówimy. Takiej tu spotyka się człowiek z człowiekiem przy wejściu, to tam na pewno. Albo tutaj są załatwiane te wszystkie ważne sprawy studenckie ITP, itd, czy ważne sprawy urzędowe. My sugerujemy zawsze, żeby zainstalować Pętle w tylu pokojach, na ile po pierwsze mamy pieniądze, bo to jednak troszkę kosztuje, a jeżeli nie mamy pieniędzy na wszystkie te pokoje, gdzie chcielibyśmy zainstalować te pętle, to żeby wybrać te, gdzie najczęściej przychodzą do nas ludzie, gdzie najczęściej spotykamy się z widzami, z patentami i sprawa druga, wybrać oczywiście wybrać, wybrać oczywiście, wybrać oczywiście te, te wszystkie, te wszystkie, te wszystkie, te wszystkie pokoje, gdzie, gdzie mogą się pojawiać, nie wiem, petenci, klienci. Jeżeli mówimy na przykład o studentach, to my zawsze zalecamy dziekanaty dziekanaty, to jest takie miejsce, gdzie się załatwia bardzo dużo spraw i tam, czy sekretariaty, w zależności od tego, jaka, jaka, jaka uczelnia, jak to, jak to jest nazwane, tam przychodzą studenci, żeby się rozliczać, żeby, żeby składać indeksy, żeby odbierać dokumenty, żeby składać podania itp. Itd. I to w ogóle jest znakomicie. I jeżeli mamy na przykład, wiemy, że pętla działa w dziekanacie, a ktoś koniecznie chce porozmawiać z kimś, kto pracuje na przykład w dziale informatycznym, czy w obsłudze administracyjnej. Nie bójmy, się na, na za, nie bójmy się zaprosić tego pana czy tej pani z tego czy innego działu właśnie do dziekanatu. Na chwilkę udostępnijmy to miejsce. Będzie znakomicie. Dopóki nie pojawią się pętle indukcyjne w ogóle we wszystkich pomieszczeniach, to, to będzie w ogóle, w ogóle znakomicie. Ja nie wiem zresztą, czy, czy jest sens instalowania pętli indukcyjnych we wszystkich pomieszczeniach. To wszystko w zależności od charakteru y, prowadzonej przez nas działalności. No ale świetny pomysł z tym, żeby właśnie... Użyć trochę głowy, tak, i przemieszczać się tam, gdzie pętla jest, po prostu skorzystać z tego, co mam akurat dostępne, bo sam powiedziałeś to nie są niskie koszty, a zawsze można jakoś to rozsądnie obejść. Kasia wrzuciła w międzyczasie um, słuchajcie linka co z audiodyskrypcją wyjaśnienia dotyczące dostępności cyfrowej multimediów na gov.pl. Dostępność A, tak, cyfrowa. Właśnie... Mhm. No właśnie, więc, więc świetnie. Dzięki, Kasiu. Ja słuchajcie, na razie jeszcze czytam ostatnie pytania z czatu i zaraz przejdę, bo mamy 7 pytań już w Q&A, więc mamy Robert 45 minut Dobrze. i sporo pytań. Jeszcze Dobrze. chcę sobie pogawędzić. Ja przepraszam, ja przepraszam za te moje braki. Nie, doskonale, właśnie cudownie. Dlatego ludzie pytają i to jest to, o to chodzi. Wioletta pyta, jak zapewniać podstawową dostępność dla osób np. z autyzmem lub problemami z odbiorem bodźców? Kwestia nadwrażliwości, niedo, niedowrażliwości sensorycznej. Tak. To w ogóle jest bardzo taki skomplikowany, nieskomplikowany, taki bardzo, indywidual, bardzo indywidualna sytuacja. I znowu, bardzo dużo zależy od tego, w jakiej instytucji pracujemy, jaką instytucję reprezentujemy. Bo w zależności od tego będziemy mogli, będziemy mogli zaproponować taki, a nie inny program, takiego troszeczkę indywidualnego traktowania, bo pierwsza podstawowa rzecz osoby w spektrum autyzmu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby nadwrażliwe sensorycznie bardzo często potrzebują po prostu takiego zindywidualizowanego podejścia ja przyjdę do ciebie, mam spektrum autyzmu, generalnie to strasznie, strasznie mi po drodze ze społeczeństwem albo zbyt, zbyt wie, dużą liczbą osób dookoła mnie, przyjdę, jeśli będzie troszkę bardziej kameralnie, przyjdę, jeśli te światła albo te dźwięki, które na co dzień tutaj grają, będą odrobinę wycieszone albo jeżeli będę miał tę świadomość, że jeżeli wejdę w takich dużych słuchawkach wyciszających, to, to wszystko będzie OK, nikt nie będzie na mnie dziwnie patrzył, Jestem rodzicem dziecka, mamą czy tatą, które jest w spektrum autyzmu i wiem o tym, że moje dziecko, dziecko, które ma kilka, może kilkanaście lat, a może ma 30 lub 40 lat, zachowuje się chwilami w sposób taki odbiegający od takiej naszej, wiecie, normy społecznej. I troszkę się boję, że znowu ktoś się będzie na mnie krzywo patrzył, znowu się, znowu się boję, że, 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 że coś nie zagramy. Gra para... Przyjdę, jeśli zostanie jasno napisane, tak, czekamy, zapraszamy, zapraszamy w tym i w tym czasie. Proponujemy na przykład ciche godziny. Te ciche godziny znakomicie się sprawdzają na przykład w instytucjach kultury, ale też niektóre hipermarkety przecież wprowadziły ciche godziny. I z tych cichych godzin niekoniecznie korzystają osoby nadwrażliwe sensorycznie, tylko w ogóle ci, którzy mają zbyt dużo, mają dosyć takiego wszechogarniającego hałasu. Tak, 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 są przebodźcowani. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, sprawdza się znakomicie. Zostało to pojęcie, zostało uknute przez naszą fundacyjną koleżankę, przez Ole Steierwald, natomiast przedprzewodnik. Proszę, proszę, niech Państwo przygotują. Takie instrukcje obsługi naszej instytucji, albo w cudzysłowie instrukcja obsługi, instrukcja obsługi wydarzenia. W, w naszej instytucji obowiązują takie, takie, takie zasady. Jeśli, ch jeśli chcesz y, skontaktować się z taką i taką osobą, prosimy wyślij mail tutaj, tutaj, tutaj. Podczas tego wydarzenia będziemy oglądali film, potem będziemy warsztatowali, film opowiada, y, film jest przyjazny. Ale miejscami jest głośna muzyka. Prosimy o to, żeby w razie czego mieć słuchawki wyciszające. Będź, pojawią się szybkie ujęcia, szybkie, ujęcia, szybkie, zmiany, szybkie zmiany planów. Osoby, nadwraż... Osoby który, dla których to jest, to, jest, to jest niebezpieczne, prosimy, żeby się przygotowały. To będzie pomiędzy taką i taką minutą. Podczas warsztatów będzie się działo to, to, to i to. W naszej instytucji, w trakcie całego tego spotkania, Obowiązują takie i takie zasady. Albo biury obsługi klienta w urzędzie. Zapraszamy. Jeżeli jesteś osobą nadwrażliwą sensorycznie, jeżeli potrzebujesz załatwić sprawę urzędową w cichszym miejscu, napisz do nas mail, skontaktuj się z tym, z tym, z tym, czy z, tym, z tą panią, czy z tym panem. Ustalimy dogodną dla ciebie, dogodne dla ciebie miejsce. Tak naprawdę, drodzy Państwo, proszę, myślcie o, tej, o, ty, o tych takich proporcjach pozycjach przeze mnie wysuwanych jako wyrównywanie szans, a nie traktowanie specjalne bo te osoby naprawdę tego potrzebują, nie dlatego, że mają takie widzi ale mają takie cechy zewnętrzne lub, w, lub wewnętrzne, które nie pozwalają im na taki komfort spotkania z drugim człowiekiem w innych warunkach. To naprawdę jest wyrównywanie szans. Ten poziom najbardziej podstawowy, przedprzewodnik i taki jasny komunikat, że czekamy na ciebie, że zapraszamy, że w takich i takich dniach albo te, albo te ciche godziny, albo ten kontakt, to będzie, to będzie, w, ogóle, to będzie w ogóle znakomicie. i i od tego na pewno możemy rozpoczynać. Doskonale. Dobrze, teraz wracamy do kolejnych pytań. Beata pyta, czy opis budynku powinien być w tekście ETR? Opis budynku nie powinien być, nie musi być w tekście ETR. Zupełnie czy opis działalności danej instytucji, danego podmiotu, który zamieszkuje ten a nie inny budynek, powinien być w tekście ETR. Jeżeli przy opisie budynku, tym opisie werbalnym, bo to rozumiem, że wtedy będą nam najbardziej potrzebne słowa, użyjemy tak zwanej prostej polszczyzny, będzie znakomicie, bo wtedy na pewno ten opis będzie zrozumiały dla maksymalnie dużej liczby odbiorców. Natomiast generalnie to nie musi być ETR, czyli nie musimy go wzbogacać wizualizacjami, nie musimy odwoływać się do tego już takiego naprawdę najprostszego poziomu. Naszego języka. Wcale nie infantylnego. Ja bym chciał tutaj to bardzo mocno podkreślić. To nie jest infantylizacja, to jest po prostu odwoływanie się do takich podstaw, do takich pojęć powszechnie najbardziej zrozumiałych, ale nie opis budynku nie musi być w ETR-ze. Emilia, e, z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Pyta, czy zgodnie z obowiązującymi nas teraz przepisami zobligowani jesteśmy do udostępniania treści wszystkimi kanałami, to znaczy zarówno strony WWW, jak i social media, Facebook, Instagram? Już mówię. Ja mam tylko jedno pytanie. Znam z Muzeum Nadwiślańskiego Emilę, a nie Emilię. Emila, tak, przepraszam, Emila, gapa, tak, gapa, gapa, tak. tak, to Emila. <laughs> Super, e Emila, bardzo dobry, Cię Emila. przepraszam. A tak postanowiłem sprawdzić, czy tam doszło do jakiejś nieoczekiwanej zmiany miejsc czy nie. Cześć, Emila. E Emila, nie. Nie, jesteśmy zobligowani do tego, jeżeli mówimy o świecie, o świecie wirtualnym, jesteśmy zobligowani do tego, żeby udostępniać naszą stronę WWW. Social mediów nie musimy udostępniać, ale istnieje pewno jedno bardzo ważne ale. Musimy udostępniać te informacje w publikowane w social mediach, które nie mają swojego odzwierciedlenia na stronie WWW. Jeżeli publikujemy coś tylko i wyłącznie na Facebooku, w Instagramie czy na YouTubie i tego samego nie publikujemy na naszej stronie www, to wówczas te informacje w social mediach udostępniamy. Jeżeli mamy dokładnie to samo i tu, i tu, udostępniamy tylko to, co jest na naszym www. No dobrze. Hania pozdrawia nas z Gdyni. Ja też pozdrawiam. Pozdrawiania, z Gdyni Hania. Hania Pozdrawienia, Haniu. <laughs> Jeszcze chciałabym dopytać o ten plan budynku. Czy na stronie www. umieszczać nagranie audio, czy wystarczy napisać do odczytu przez czytnik? Jak jest wygodniej dla osoby niewidomej lub niedowidzącej? Bardzo dobre pytanie, w ogóle znakomite. Znakomite, ponieważ ustawodawca nie dostrzegł tego niuansu. Musimy umieścić informację werbalną. Werbalną, czyli jak rozumiem, yy, nagranie. Tak to przynajmniej jest na razie interpretowane. Jeżeli umieścimy informację, yy, informację yy, tekstową, no to wówczas yy, tylko i wyłącznie osoby korzystające ze screen readera dadzą radę przeczytać ten, yy, przeczytać ten tekst, ale będą na przykład osoby, które nie mają screen readera, nie są osobami, które posługują się w ogóle screen readerem, aby chciały zapoznać się z tą informacją werbalną. Musimy yy, zamieścić informacje w dwóch formatach: wizualnym i tutaj do wyboru, albo dotykowym, albo dźwiękowym. Dotykowy oczywiście w internecie nie będzie działał. No to taki żarcie. <laughs> Hania, jeszcze dopytuje. Nawiązując do informacji o tym, jak wygląda prelegent, czy w opisach alternatywnych zdjęć, gdzie jest kadr z prelegentem, informacja o wykładzie podpisać tylko imieniem i nazwiskiem. Nie rozwodzić się nad wyglądem. Ja zdecydowanie ja. bym kupił taki, taki punkt widzenia. Jeżeli chodzi o opis alternatywny, w ustawie jesteśmy zobligowani do tego, żeby dodawać opis alternatywny i tutaj jest podawana taka zasada funkcjonalności, samodzielności, czyli zdjęcie przedstawia taką i taką panią lub tego, lub tego konkretnego pana. W zupełności wystarcza. Jeżeli ten pan lub ta pani przychodzi na konferencję i są ubrani w strój z epoki i w ogóle w sposób zupełnie niecodzienny, a więc też jakby dopowiadają to wszystko, co mają do zaprezentowania w prezentacji czy w swoich słowach, dopowiadają swoim wyglądem, to wtedy oczywiście można się na tym pochylić. Natomiast w takiej sytuacji zdecydowanie, oczywiście, tak, 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 tak. Ja tylko jedną rzecz dopowiem. Czasami mam takie poczucie, oczywiście nikt nigdy tego nie badał i nikt nigdy tego nie, nie stwierdził. Nie ma na to żadnego takiego empirycznego dowodu wynikającego z faktu pochylenia się nad tym w sposób naukowy. Natomiast mam takie często poczucie, że ten taki nakaz opisywania tego, jak dzisiaj wyglądamy, to troszeczkę taka tabloidyzacja naszego życia. Wchodzimy w kolejny nasz wygląd, szczególnie kiedy zaczniemy o nim opowiadać Znam bardzo, duże, bardzo wiele osób, które nie są gotowe na to, żeby, żeby je opisywać w przestrzeni publicznej, bo traktują to bardzo intymnie. Uszanujmy tę intymność. Dostępność nie oznacza przekraczania sfery intymnej, a ponieważ prawdopodobnie nie będziemy się od razu wszystkich pytali na to, czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy na, na, na opis, to, 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 to trzymajmy się. Trzymajmy się tego, trzymajmy się tego stwierdzenia. Ja powiem jedną jedną anegdotkę, tak w ogóle dlaczego mi się przypomniała, ponieważ dotyczy osoby, która nazywa się Małgorzata Szumowska, i wcale nie jest Małgorzatą Szumowską, z którą dzisiaj rozmawiam, tylko naszej reżyserki. Kiedyś mieliśmy spotkanie z nią, jedna z osób niewidomych wstała i się zapytała: Pani Małgosiu, bardzo proszę, bardzo proszę y, y, opisać mi, y, jak Pani wygląda. Oczywiście, jeżeli ma Pani na to ochotę, jeżeli nie ma Pani z tym problemu, ale tak słucham Panią, słucham, słucham i jestem tego, tego naprawdę ciekawa. A pani Małgorzata wzięła mikrofon i powiedziała: Ja, proszę państwa, mam takie pokręcone włosy, tak mniej więcej do ramion, takie w zasadzie nieuczesane. Jestem szczupła, jestem ubrana tak, 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 tak. wyglądam w ten sposób, w ten sposób. I ta osoba, która się pytała o wygląd pani Małgosi Szumowskiej, wstała i powiedziała: Pani Małgorzata, to pani wygląda trochę tak jak Robert? Bo tak to wyglądało. <laughs> nie, 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 różnimy się od siebie. Ale I słuchaj, i widzisz, ja rozpoczęłam naszą rozmowę. Tym samym, że wyglądam bardzo podobnie, mam podobne fryzury. Tak, tak tak, 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 tak tak. <grym> tak, tak, tak. Dlatego też te opisy. Nie przesadzajmy. <grym> Hania jeszcze napisała nam. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Opisałam wszystkich prelegentów, łącznie z kolorem swetra i rodzajem ściegu. Czas to zmienić. To jest bardzo cenna uwaga. Pani dziękuję. Haniu, bardzo dobrze, super. Ktoś może był sukces Nie, tą drogę, tę drogę proszę porzucić. Nie jest to, nie jest to absolutnie konieczne. Bata jeszcze dopytuje nas, jeśli budynki są małe, w sensie wąskie wejścia, schody, toalety, to jak można w ogóle zapewnić dostęp? Czy dostęp alternatywny, czyli pomoc obsługi jest wystarczający, bo musiałby nastąpić remont generalny? Tak, tak, tak. Tutaj sięgamy po to narzędzie, które nam daje oczywiście też ustawodawca, czyli po dostęp alternatywny. Wiemy, że nie mamy szans. Absolutnie. Spotkał się, spotkał się zespół do spraw, do spraw dostępności, zespół pracujący pod pieczą koordynatora, albo, albo w ogóle zespół powołany na kilkuosobowy, kilkuosobowy zespół jako koordynator dostępności i uznali, i uznali Państwo, nie, nie damy rady, no bo, no bo tutaj się nic nie zgadza. Ani ta ani osoba poruszająca, się na, wózkach nie we, na wózku nie wejdzie, ani nie wejdzie, bo za wąskie wejście, nie wejdzie, bo od razu, zaraz potem schody, a jeszcze zanim się dojdzie do, do wejścia, to są schody, a potem korytarze są takie, że, że w ogóle nie damy rady. Tak. Piszemy o tym w deklaracji dostępności, to też jest bardzo ważne. Niedługo wszystkie instytucje publiczne będą musiały też złożyć pierwszy raport o stanie zapewniania dostępności. Termin na złożenie tego raportu upływa 31 marca roku 2021 i on będzie składany na takim specjalnym formularzu. Tego formularza jeszcze nie ma, ale to proszę ewentualnie to nadzorować, tam to też będzie musiało być uwzględnione. Proponujemy dostęp alternatywny z uwagi na architekturę budynku, na niemożność zlikwidowania barier architektonicznych. Osoby, osoby z niepełnosprawnością ruchu, czy generalnie osoby potrzebujące likwidacji barier architektonicznych, zapraszamy do kontaktu w inny, w inny sposób. Ten inny sposób, to właśnie to proponujemy to, 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 to i to powinno działać. Jedna bardzo ważna rzecz. To, to rozwiązanie kategoryzowane jako dostęp alternatywny, na to musi być dokument. Drodzy Państwo, proszę o tym nie zapominać. Żeby tworzyć sobie takie dokumenty, pod którym się podpiszą, to nie, to nie jest jakaś taka ogromnie wielka ranga tych dokumentów, ale to. Ale Później w przypadku kontroli, to będzie taka podstawa do tego, że zauważyliśmy ten kłopot. Wprowadziliśmy ten dostęp alternatywny po analizie, i tutaj mamy podkładkę, żeby ewentualna instytucja kontrolna mogła, 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 mogła do niego sięgnąć. Dobrze. Ryszard pyta nas, jaki jest orientacyjny koszt zakupu lub wynajmu pętli indukcyjnej? A gdzieś jeszcze chyba pojawiła się informacja i prośba o link do takiego źródła, do kogoś, kto się tym zajmuje. Kto Ale instaluje możemy... pętle indukcyjne? Drodzy Państwo, ja może powiem w ten sposób: zapraszamy na stronę tu możesz, bo to jest taka strona, na której zbieramy w ogóle wszystkie funkcjonujące, my jako Fundacja Kultury Bez Barier, wszystkie funkcjonujące do tej pory. do te... O. o, już widzę, Kasia że Kasia, że Kasia tak. wrzuca już Dzięki, Kasia. Wrzuca, wrzuca, wrzuca już niezbędne, niezbędne linki. Tam, tam Państwo dowiedzą się naprawdę wszystkiego. Bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o koszty, pętle potrafią kosztować od 2, 2,5 tysiąca, chyba tyle w tej chwili to kosztuje, jeżeli chodzi o te takie małe pętle stanowiskowe, potrafią kosztować kilkanaście tysięcy, potrafią kosztować kilkadziesiąt tysięcy, ale te kilkadziesiąt tysięcy to już są bardzo duże pętle. To już mogą być na przykład pętle macierzowe, takie naprawdę bardzo, bardzo duże. To za każdym razem fajnie jest skontaktować się z akustykiem, z osobą, która zajmuje się tymi pętlami, i ta osoba musi przyjechać do państwa, musi zbadać tę przestrzeń i wówczas wycenić tę pętlę. I druga rzecz bardzo, bardzo ważna my mówimy o tym absolutnie otwarcie, zdarzają się praktyki nieuczciwe, że ktoś żąda kosmicznych pieniędzy za zainstalowanie pętli indukcyjnych. Jeżeli by przeraziła was cena. Sprawdźcie, jak to cenowo wygląda u kogoś innego. Naprawdę, zupełnie poważnie. My z tym walczymy, my też instalujemy pętle indukcyjne i nie jeden raz zdarzało nam się, że musieliśmy tłumaczyć, dlaczego tak małą cenę proponujemy, o co tutaj chodzi, czy to znaczy, że ten sprzęt będzie wadliwy. Natomiast to tak sobie wygląda. Są pętle, które dużo, bardzo dużo kosztują, no ale. Czasami są przekraczane po prostu granice absurdu. Proszę to sprawdzać, proszę nie dać się tak od razu w, w, wprowadzić w takie ogromne koszty, bo za te pieniądze można by było zrobić dużo więcej, dużo fajnych rzeczy. Okej. Okay. Dobrze. Anna pyta nas o bardzo ważną rzecz, którą zostawię sobie, jeśli pozwolisz, Anna, na koniec, bo ona trochę nawiązuje do rozmowy, którą przeprowadziłam jako czasem umilacz, kiedy ty się przepinałeś. A? Ale w międzyczasie Wioletta pyta i, nie, Wioletta, tu mamy Wiolettę W, a tu mamy Wiolettę Beczek, to poczekamy. Najpierw, najpierw, najpierw pytanie o zabytek. Jak opisać zabytek wieże z XIV wieku, na którą osoba niewidząca nie wejdzie, ponieważ jest to zabytek niedostępny z uwagi na bariery architektoniczne? Dla osoby niewidzącej nie istnieje kategoria bariery architektonicznej. Osoba niewidząca pomyślałam. Nie ma problemu z architekturą. To często funkcjonuje. Ja czasami, kiedy na przykład lecę gdzieś i teraz na lotniskach, to w ogóle jest piękna praktyka, lotniska w ogóle udostępniały się dużo wcześniej, zanim zaczęliśmy publicznie mówić i myśleć o tym, e, zgłaszam, że będę leciał, że jestem osobą z niepełnosprawnością, bo rzeczywiście ja na przykład nie znajdę tej, tego stanowiska odprawy, nie znajdę potem wyjścia itp. Itd. i tutaj potrzebuję wsparcia i jest takie wsparcie y, y, oferowane na... Do tej pory na, we wszystkich, na wszystkich lotniskach europejskich, na których byłem, to jest to wsparcie oferowane. Drodzy Państwo, za każdym razem, jak ktoś wie, że przychodzi po mnie i wie, że, to jest, że jestem osobą niewidomą, prawie za każdym razem dostawałem wózek. Ktoś przychodził z wózkiem. To ja zawsze się pytam to kto na tym jedzie pan czy pani? Bo, bo ja tego nie potrzebuję i z plecakiem sobie też poradzę. Bariera architektoniczna nie jest przeszkodą dla osoby niewidomej. Tyle, tylko, że oczywiście nie zawsze, nie zawsze, nie zawsze jesteśmy tego świadomi. W związku z powyższym to pytanie jest znakomite. Jest bardzo dobrze, bo możemy, możemy zwrócić uwagę na kolejną taką kalkę myślową, która istnieje gdzieś tam w naszym, w naszym społeczeństwie. Jak opisać tę wieżę? Po prostu opisać, że są wąskie przejścia, że, że jest dużo schodów, że te schody są kręte, że jest wąski. Wejście, że jest to wieża z XIV wieku, bo rozumiem, że chodzi o przygotowanie takiego opisu, który, który, który jest, odpowiada na to, zapotrzebowanie, na to zapotrzebowanie opisu budynku w różnych, w różnych formatach. A więc dokładnie dokładnie w ten sposób, że na pierwszym piętrze to są takie pomieszczenia, na drugim takie, a pomieszczenia biurowe to są na trzecim, to są, to są na, na trzecim piętrze. I co jest bardzo, bardzo ważne. Jesteśmy też zobligowani do tego, żeby na przykład przedstawić jeszcze wizualny opis tego, tego budynku, i być może osoby z niepełnosprawnością ruchu skorzystają z opisu tego właśnie budynku. No i potem to te osoby będą podejmowały decyzję, jeżeli dam radę przedostać się przez to wejście. Niewiele osób z tego korzysta, ale znam osoby, które z tego korzystają, jeżeli zależy im na tym, żeby rzeczywiście, bardzo, bardzo im zależy na tym, żeby rzeczywiście zwiedzić jakiś budynek decydują się na to, OK, to ktoś mnie wniesie. Ktoś wniesie mnie, ktoś wniesie mój wózek, damy radę, praktykowałem, praktykowałam to wielokrotnie, bardzo chcę być tam w środku. No i wówczas wiedzą Państwo, jeżeli, jeżeli, jeżeli jest taka synergia, no to bariera architektoniczna nie ma tutaj już zupełnie żadnego znaczenia. Katarzyna, słuchaj, dopisała nam a propos Twoich doświadczeń ja? z wózkiem. Zgadza się, jestem osobą z wadą słuchu i też przyszli z wózkiem. No a, właśnie, czyli. tak. Welcome to the club. Tak, <śmiech> oczywiście. <śmiech> a skoro opisujemy pomieszczenia, czy opisy pomieszczeń muszą być opisane również w brajlu? O to pyta Ola. E, nie, nie muszą być w brajlu. Ta informacja dotykowa. E, Możemy, możemy przyjąć, że na przykład nie przygotowaliśmy, nie przygotowaliśmy mapy takiej tyflograficznej, tylko przygotowaliśmy yy, yy, opis w brailu, który będzie dedykowany tym osobom, które, które, które posługują się brailem. I moim zdaniem, chociaż oczywiście ustawodawca tego tutaj nie precyzuje, wskazuje tylko i wyłącznie na to, że to powinna się pojawić ta informacja dotykowa, no to braille jest informacją dotykową. Tak, tak, czytamy. Czytamy go poprzez, poprzez dotyk. Ale to nie jest tak, że to musi być w brajlu. W brajlu yy, w do Dotykiem lub wizualnością powinien być opisany budynek. Tylko ja teraz odpowiadam na to pytanie, i tak sobie od razu na bieżąco myślę, taka rzeczywistość równoległa, i się zacząłem zastanawiać, czy Ola, Ola nie chodzi ci o to, że na przykład w Brailu powinniśmy napisać to, co znajduje się w tym pokoju, nie to, jak wygląda ten pokój, tylko co tam się znajduje na tej zasadzie, że na przykład nie wiem, sala sala 151, sala wykładowa, albo w przypadku urzędu sala, sala 220. 22, pokój 222, księgowość albo administracja, albo rejestracja pojazdów, albo coś takiego. To jest genialne, to by było super, gdyby były te, gdyby były te tabliczki w brailu. Brail jest wciąż wykorzystywany, jeżeli chodzi o całe spektrum środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku, no to większość osób jednak nie posługuje się płynnie brajlem, natomiast są osoby, które rzeczywiście z tego korzystają i one na pewno z tego korzystają. Tylko jeżeli będziemy umieszczali takie tabliczki brajlowskie z opisem tych funkcjonalności tych pomieszczeń, co tam się znajduje, jaki to jest numer tego pomieszczenia, proszę, niech te tabliczki będą umieszczone w taki uporządkowany sposób. Czyli zawsze na przykład na wysokości klamki, zawsze na drzwiach albo zawsze na ścianie obok. Też nie za bardzo wysoko, żeby dało radę swobodnie czytać tego brajla, bo ten braj będzie tutaj na pewno powieszony w pionie. W związku z powyższym, jak będzie trzeba wysoko zadzierać rękę, to nie będzie bardzo wygodnie zbyt nisko, to też nie będzie bardzo wygodnie, żeby było wygodnie po prostu z niego korzystać. Ryszard pyta o to, gdzie pojawiają się linki do materiałów, o których była mowa. Kilka linków wrzuciła Kasia właśnie w oknie czatu i tam możesz znaleźć. Jeżeli coś jeszcze jest potrzebne, to oczywiście pisz. Natomiast ja przejdę jeszcze do kolejnych pytań. Viola pyta, brak windy, a osoba z niepełnosprawnością ruchową, na przykład na wózku. Sytuacja dotyczy urzędu, który obejmuje kilka różnych budynków dwupiętrowych bez windy. Jak w takim przypadku można rozwiązać ten problem z dostępnością? Znowu to, o czym rozmawialiśmy, dostęp alternatywny. Wiemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić i wiemy o tym, że nie każda osoba z niepełnosprawnością ruchu, raczej przyjmijmy to, że osoby z niepełnosprawnością ruchu niekoniecznie nie, nie chcą, żeby nie chcą być noszone, bardzo indywidualne, bardzo takie prywatne, prywatne sytuacje. Natomiast generalnie oczywiście nie nosimy osób z niepełnosprawnością ruchu, i rzecz bardzo ważna: osoby z niepełnosprawnością ruchu bardzo często odmawiają skorzystania ze schodołazu. Nie? My tutaj przestrzegamy. To jest takie rozwiązanie, które funkcjonuje. Te same osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą mieć schodołaz w swojej przestrzeni prywatnej, ale one wtedy znają po prostu ten schodołaz. To jest, to jest ich, to jest, yy, znają od początku do końca, wiedzą, jak się go obsługuje. W ogóle czują się tutaj stuprocentowo bezpiecznie w przestrzeni prywatnej niekoniecznie, niekoniecznie tak to działa. A więc zapewniamy dostęp alternatywny, to, o czym mówiliśmy, yy, sygnalizujemy yy, w, nawet w opisie, nawet w opisie naszego budynku, istnieją liczby niemożliwe do zlikwidowania bariery architektoniczne dla osób, które miałyby kłopot z tymi barierami, proponujemy kontakt z naszym pracownikiem, podajemy imię i nazwisko, proponujemy podajemy mail, podajemy telefon, odpowiemy na państwa na państwa potrzebę, zaproponujemy spotkanie, nasz pracownik, nasza pracownica wyjdą do państwa i zostaną Państwo obsłużeni w takiej przestrzeni dostępnej i dogodnej dla państwa. Znakomite rozwiązanie: no, dostęp alternatywny. My mamy tego świadomość naprawdę, że, że nie wszystkie bariery uda się zlikwidować. Je, troszkę jeszcze przed nami, a i tak już zostało zrobione bardzo dużo i tutaj wielki ugon w państwa stronę jest genialnie. Wioletta mhm. musi uciekać. Dziękuję, że jesteśmy. Z dziękuję, Wioletta. Jest, z nami jest dziękuję. łatwiej. Wszystkiego to pięknego. Wszystkiego to pięknego. też jest łatwiej. Tak. Dobrze. Mamy jeszcze tu pytanie, co z budynkami, których nie jesteśmy właścicielami, a użytkownikami? Kto odpowiada za, za zapewnienie dostępności takiego obiektu? Tomek pyta. A to jest w ogóle bardzo dobre pytanie, bo jeżeli nie jesteśmy właścicielami, tylko użytkownikami, to oczywiście jesteśmy zobligowani do tego, ale tutaj jesteśmy na co dzień, na bieżąco. Jesteśmy oczywiście zobligowani do tego, żeby na pewno musimy opisać ten budynek. Opis budynku musi się pojawić. Natomiast kto odpowiada za wprowadzanie dostępności w tym budynku? Na prawdopodobnie musielibyśmy zerknąć do tej umowy wynajmu, umowy nie wiem dzierżawy wieczystej itp itd jak to zostało wprowadzone. Kto tak naprawdę odpowiada za wszelkie remonty, za wszelkie, za wszelkie udogodnienia itp itd? Czy najemca, czy administrator? I w zależności od tego jak to zostało, jak to zostało omówione w tej umowie jak to zostało omówione w tej umowie, to zgodnie z tym dokładnie ten podmiot będzie odpowiadał za dostępność tego budynku. Mhm. Dobra, ja jeszcze przejadę, przejadę, przejadę tutaj do. Pytania. Tylko, Ani... przepraszam, jeszcze jest mhm. jedna rzecz, Małgosia. Jedna rzecz taka, która mi przyszła do głowy. Bo mamy na przykład instytucję publiczną, która wynajmuje budynek. Nie wiem, czy to jest częsta praktyka, ale przypuszczam, że ewentualnie może się zdarzyć, od osoby prywatnej. Osoby prywatne nie są zobligowane do tego, żeby udostępnić. Ale nie, drodzy Państwo, tak naprawdę proszę zerkać do umowy, ponieważ w momencie, kiedy instytucja publiczna wynajmuje ten budynek, to w tym momencie już. Już teraz ustawa nas do tego zobowiązuje. Podpisujemy jakiekolwiek umowy. W umowach muszą być zawarte wytyczne, muszą być zawarte rozwiązania dostępnościowe. Czyli jeżeli, jeżeli my podpisujemy jakąś umowę, to druga strona, czy dostawca usług, jakiejkolwiek usługi, na przykład tej usługi, która się nazywa, która się nazywa wynajęciem budynku, w tym momencie jest już zobligowany do tego, żeby uwzględniać te wszystkie te wszystkie zapisy związane z dostępnością. Ale nie może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś będzie próbował to obejść i przerzucić tę odpowiedzialność na drugą stronę? To takie moje pytanie. Pewnie może się zdarzyć taka sytuacja, ale proszę być tego świadomym, że w tym momencie Państwo już są zobligowani jako, jako przedstawiciele instytucji publicznych, podmiotów publicznych, do tego, żeby, żeby podpisywać różnego rodzaju umowy z tymi wymogami dostępnościowymi. Czyli nawet jak rozpisują Państwo zamówienie w, w ramach procedury zamówień publicznych, to tam już te wszystkie zapisy dostępnościowe muszą się po prostu znaleźć. Okej. Okay. Dobra. E, tutaj miałam jeszcze pytanie, Anity: Jak dostosować stronę instytucji? Chodzi mi o zwrot, czytaj dalej. Czytaj dalej. Mhm. Anita, rozumiem, że na przykład jest sobie jest sobie takie stwierdzenie, że jest jakiś tam lit i potem na i potem jest opis alternatywny czytaj dalej. Ten opis alternatywny może być niewystarczający, jeżeli wcześniej ten, ten artykuł jest, ten artykuł jest albo bardzo długi, albo bardzo trudny, itp. Itd. My sugerujemy, jeżeli przygotowujemy takie opisy, żeby troszeczkę był szerszy ten ten opis alternatywny, czyli żeby ten przycisk nazywał się na przykład czytaj dalej, czytaj dalej, i tutaj podajemy tytuł, tytuł tego artykułu. To wtedy, dlaczego, dlaczego to jest istotne? Bo ja mogę sobie skakać na przykład, mogę sobie skakać na przykład poprzez skróty klawiaturowe przez waszą stronę i wtedy za każdym razem, kiedy trafię na to czytaj dalej, to będę wiedział, to będę wiedział o tym, co będę czytał dalej. Ale jest, jeżeli jest to samo czytaj dalej, a wcześniej pojawiły się tylko i wyłącznie dwa zdania, nie jest nie jest najgorzej. Na pewno natomiast ten przycisk funkcyjny, to jest taki funkcyjny przycisk nawigacyjny, Musi mieć właściwy opis alternatywny, czyli on musi się przedstawić osobie z niepełnosprawnością wzroku jako zachęta do tego, że, że tutaj jest dalsza część artykułu. To czytaj dalej, funkcjonuje. Nie spotkałem się do tej pory, nie jest to może takie super, stuprocentowo szczęśliwe rozwiązanie, ale też nie spotkałem się do tej pory z kimś, kto by nie rozumiał tego komunikatu, więc, więc, może, więc może jest ok. Mhm. Dobra, pociągniemy Anitę tutaj jeszcze, bo kiedy właśnie kiedy się przypominałeś na hotspot, rozmawialiśmy o tym trochę, naczęście tak, wywiązałaś taka mikrodyskusja na temat tego, że Patrząc z drugiej strony, no nie zawsze jest tak, że, że są osoby dedykowane koordynacji dostępności, takie, które niekoniecznie chcą się z nią zaprzyjaźniać. Są czasem osoby, zresztą znamy takich osób mnóstwo, które faktycznie mają ogromną pasję, zaangażowanie i chcą to robić niesamowicie pięknie, ale właśnie, no brakuje środków. I tu Ani ta pięknie napisała, otwarte serducha mamy, ale to kwestia umiejętności, programów i niestety kosztów. Wioletta, który już nie ma, napisała, często niestety brakuje środków, budżety w instytucjach kultury są bardzo ograniczone. A tutaj przywołam pytanie Anny, która z kolei pisała: Jak podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w udostępnianiu instytucji osobom z niepełnosprawnością. Czyli mamy tu osobę, która tak ja to czytam, tak? I interpretuję, która być może jeszcze zbyt wiele nie wie, być może to, to środowisko nie jest takim środowiskiem naturalnym. Ale chcę się uczyć, chcę poszerzać horyzonty, chcę wiedzieć więcej. Albo nawet to nie jest kwestia może tego, że jest to środowisko, no tak, że nie jest to środowisko naturalne, ale ty o tym mówisz, że ten podstawowy poziom informacji jest dostępny naprawdę całkiem, całkiem nieźle, ale wchodząc już w te niuanse i wchodząc z głębiej, no faktycznie trzeba e, trzeba ten, ten zakres wiedzy poszerzać. Co byś tutaj proponował? Zanim, bo, bo myślę, że to będzie fajne, mm, fajne zakończenie naszej rozmowy, jeżeli porozmawiamy właśnie o tym. No Co w takiej sytuacji, kiedy pieniędzy nie ma, kiedy zderzamy się ze ścianą na przykład osób zarządzających instytucjami, które chcą to robić na takim poziomie minimalnym. Przejdźmy najpierw może do tych kwalifikacji, żeby nie zakręciła tematów. Żeby... Kwalifikacje zawodowe. Generalnie yy, pojawiła się nawet taka, yy, taka, 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 taka pojawiła się kwalifikacja zawodowa związana z koordynatorem dostępności. Ona już, sobie, ona już sobie funkcjonuje, jeszcze nie ma egzaminów, tam są bardzo konkretne terminy, zagadnienia przygotowane. I oczywiście, jeżeli ktoś chce iść w zgodzie z tą kwalifikacją, oczywiście może, tak, jak najbardziej może. W ustawie na razie nigdzie nie jest zapisane, że tylko i wyłącznie osoby, które zdadzą ten egzamin, które zdobędą te kwalifikacje, mogą pełnić funkcję koordynatorów dostępności. Tam w ogóle niewiele się mówi o, tej, o, o, o poziomie wiedzy tych koordynatorów, dostępności. Natomiast rozumiem, że tutaj ktoś po prostu chce poszerzać te informacje. Słuchajcie, zapraszamy. Niektóre tutaj spotkania nasze będą zamknięte będą zamknięte tylko i wyłącznie dla, dla odbiorców wskazanych przez warszawski ratusz. Będzie sobie taki kurs koordynatora, gdzie będziemy rozmawiali o różnych sprawach. Tak bardzo szczegółowe, bardzo szczegółowo i, i, i bardzo dużo, i rzeczywiście tak to sobie będzie wyglądało, ale będzie też całkiem spora, już w tej chwili jest całkiem spora liczba różnego rodzaju spotkań, e, słów, e, podpowiedzi, które, które istnieją w internecie. Internet w ogóle pod tym względem jest ogromną kopalnią wiedzy. Zapraszamy do tego. Zapraszamy też do stałego kontaktu, do, do stałego kontaktu z organizacjami, z podmiotami, które się tym zajmują, e, które na przykład, które z podmiotami, które na przykład obserwujecie i dochodzicie do wniosku, tak, oni mnie przekonują, oni po prostu mnie przekonują, i są jeszcze ci, 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 ale z tymi wydaje mi się być najbliżej. Kontaktujcie się, dowiadujcie. Pojawiają się różnego rodzaju projekty, programy, gdzieś ktoś organizuje jakieś szkolenia. Naprawdę można sobie, naprawdę można z tego czerpać i, i można szukać tych takich podpowiedzi. I to y, niekoniecznie dużo kosztuje, jeżeli chodzi o pieniądze, być może trzeba dokonać jakiegoś takiego researchu, takich poszukiwań w internecie, natomiast, natomiast yy, no, to trzeba po prostu zrobić, tak, tak, to trzeba po prostu zrobić, żeby, żeby gdzieś coś więcej. Zawiązujcie, gorąco do tego zachęcamy, zawiązujcie takie sieci, istnieje no sobie No właśnie, na przykład... przepraszam, wejdę Ci tutaj właśnie, wejdę Ci w słowo, zresztą w ogóle będę musiała zacząć bawić się tutaj w zegarynkę, mam 12 Dobrze. minut. Sieć liderek i liderów dostępności na Facebooku na przykład, tak? Na przykład, to jest, no, to, jest piękne, to jest piękne miejsce, w którym sieciujemy się, wymieniamy się informacjami. To jest kopalnia, kopalnia linków, wiedzy. Tak. Dobrze. Słuchajcie, ja mam bardzo gorącą prośbę. Teraz mamy jeszcze trzy pytania. Tomek, Beata i Anna. Muszę już tutaj założyć blokadę na kolejne pytania, ponieważ będziemy powoli zbliżać się do końca. Chcemy rozwinąć je i jakoś ładnie podsumować. Tomek i jego kolejne pytanie. Instytucja poza działalnością podstawową, kształcenie i badania naukowe ma również ośrodek wypoczynkowy. Budynek zabytkowy niedostępny, jest schodowaz, ale pomieszczenia w środku nie są dostępne. Drzwi do pokojów 80 cm, drzwi do toalet w pokojach 70 cm, czy musimy zapewnić samodzielny dostęp do budynku, czy wystarczy Was? Krótko, Robert. Czy tutaj wystarczy schodowa? Stomek, tak naprawdę tutaj to wystarczy opis, żeby przekonać wszystkie osoby z niepełnosprawnością ruchu, że chyba niekoniecznie będą chciały do was tam, będą chciały u was się pojawić. Natomiast musi to być oczywiście opisane, musi być stwierdzenie tego opisu, opisu dostępu alternatywnego, że ponieważ budynek jest stricte niedostępny, to wówczas tutaj jako dostęp alternatywny proponujecie, nie wiem, co, nie wiem, czy jesteście w ogóle w stanie zaproponować cokolwiek, albo przyznajecie, że, że to nie jest. Niestety nie dajecie rady tego udostępnić, i będziecie myśleli nad udostępnieniem tego, tego budynku gdzieś w latach, w latach przyszłych. No bo trudno, yy, trudno oczekiwać, że osoba, która przyjedzie do was na wypoczynek, że będzie cały, cały czas mieszkała poza budynkiem w momencie, kiedy bo budynek jest niedostępny. Natomiast bardzo ważna jest ta informacja, która się pojawi na stronie. Opisujesz ten budynek dokładnie tak, jak wygląda. Yy, jest Was niech ludzie podejmują swoją własną, niech ludzie podejmują po prostu własną decyzję. Dokładnie tak, dobra. Eee, I teraz tak, w przypadku zapisu Beata ma dwa pytania. Eee, w przypadku zapisu webinarów Prezentacja prelegent. Jak ma wyglądać audiodeskrypcja prezentacji, na przykład opis zdjęć czy grafik, skoro prowadzący nie nawiązuje bezpośrednio do nich? Czy używając stop klatki zawrzeć, zawrzeć jednak opis, zakłócając czas? rzeczywisty i opis alternatywny zdjęcia, ile znaków powinien mieć. Facebook zaleca bardzo krótki. Ja też tak zalecam. Facebook zaleca bardzo krótki, do 100, do 100 znaków. Spokojnie możecie się próbować w tym mieścić. Czasami wszystko zależy od tego, patrzycie sobie na to zdjęcie i, i podejmujecie decyzję. Zostało zrobione w tym, a nie w innym celu. My zalecamy 2-3 zdania. I już, i będzie, i będzie znakomicie. E, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, kiedy mówimy, słuchajcie, opis alternatywny powinien być równy e, audiodeskrypcji, bo no mamy tak. na przykład galerię zdjęć, galerię reprodukcji najważniejszych obiektów prezentowanych w danej instytucji kultury, i to jest tylko i wyłącznie galeria wizualna. Nie ma tam miejsca, żeby gdziekolwiek umieścić jakiekolwiek opisy w postaci postów, e, ale wychwalicie się wizualnością tego i zapraszacie do tego, żeby osoby, które zwiedzają, zwiedzają wasze wirtualne, Muzeum, wirtualną galerię, wirtualną instytucję, żeby też się rozkoszowały choćby w takiej przestrzeni tej wirtualnej, tym, co macie najcenniejszego. Tutaj prosimy, przygotujcie taki już naprawdę soczysty, fajny, pyszny opis, bo tylko dzięki temu zapewnimy ten równy dostęp do tego piękna, którym chcecie się dzielić. I sprawa, i sprawa ostatnia zapis, zapis audiodeskryptywny w momencie, kiedy mamy nagraną prezentację i prelegent, prelegentka nie, zatrzym nie zatrzymują się przy slajdzie można stosować stopklatkę, to bardzo wydłuży cały ten zapis, ale oczywiście jest to możliwe. Natomiast można też przygotować po prostu deskrypcję, czyli dokument dostępny, dokument cyfrowy, który umieszczamy, który umieszczamy obok tego, tego pliku multimedialnego. Mamy sobie zapis tego wystąpienia, tam się pojawia prezentacja, w deskrypcji opisujemy tę prezentację. Nie musimy jej opisywać jakoś bardzo szczegółowo, ale na pewno musimy zwrócić uwagę na te wszystkie slajdy, które mocno wzbogacają informacyjnie to, to wszystko, co zostało powiedziane przez tego prelegenta czy tę prelegentkę. I bardzo ważna rzecz: ten dokument, dokument, dostępny dokument cyfrowy musi być naprawdę opublikowany razem z tym plikiem multimedialnym, żeby nie trzeba było szukać, żeby nie trzeba było się przepinać żeby osoba z niepełnosprawnością wzroku znalazła go szybko. Doskonale. Anna napisała, właśnie nie z pytanie, ale takie stwierdzenie i to bardzo ciekawe. Funkcja koordynatora jak najbardziej, ale ogólna wiedza, właśnie po to, żeby po niej żeby po niewidomego nie przeprowadzano wózka, czy żeby nikt nie zaczynał nagle mówić głośniej, wolniej. Więcej wiedzy w sieci, więcej opisów alternatywnych, żeby ludzi zwyczajnie oswoić. Wiedza o tym, że trakt dla niewidomych na dworcu nie jest dobrym miejscem na stawienie reklam po tykaczach przed sklepami i tym podobne. No ja na tym <laughs> straciłam sporo nerwów. To, to ja może powiem, pozwolę sobie tak wtrącić, że o, w 2018 roku postanowiłam zrobić kampanię społeczną, nazywa się Podziel się przestrzenią. I faktycznie, najpierw audytowałam sobie na własną rękę, tak wiecie, w wolnym czasie, nie, dworce, potem zajęłam się hulajnogami, które leżą porozrzucane, no jest to naprawdę mrówcza, mrówcza robota, ale tutaj powiem to, co powiedziałam na początku, to my, każdy z nas ma szansę edukować, ma szansę zmieniać, to naprawdę, czasem warto podejść do kogoś, kto, zostawia niedbale właśnie hulajnogę i powiedzieć słuchaj, w ten sposób generujesz niebezpieczeństwo, znaczy możesz stwarzać niebezpieczeństwo, tak? Przez takie zachowanie droga jest zupełnie, um, jak to się mówi, nie powiedzieć nie nieprzejezdna. No nieprzejezdna tylko, no, no, nie, 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 nie ma możliwości, dokładnie, niedostępna, tak? Korzystamy z tego wszyscy, tak? korzystają osoby niewidome, osoby z wózkami, dziecięcymi, osoby na wózkach, tak? No, sprawiajmy, żeby ten świat był po prostu bardziej dostępny zaczynając od swoich własnych obserwacji, reakcji i reakcji, bo to jest bardzo ważne, tak? Reagujmy na pewne rzeczy, dzielmy się tym, sieciujmy się i tak dalej, i tak dalej. to jest piękne podsumowanie. No i jeszcze podpytam Cię na koniec, chociaż co prawda przyszła tu. A, świetne spotkanie. Dziękujemy bardzo, Robert, słyszysz świetne spotkanie. Dziękujemy Anita, tak, dziękujemy. No. Zanim przejdę do podziękowań wszystkim, bo faktycznie czas nam już się kończy, no to właśnie, to tak jeszcze taka refleksja taka słodko-gorzka. No właśnie, są ludzie, którzy mają pasję, są ludzie, którzy chcą to robić fajnie w instytucjach, nie mają pieniędzy i, i dyrekcja często traktuje temat bardzo po macoszemu. Skąd wziąć siły i skąd wziąć pieniądze? Za słońca. Wie... Proszę patrzeć w słońce. Proszę się uśmiechać do siebie. Przepraszam, jak się śmieję. Naprawdę, naprawdę. Strasznie wielu, strasznie wielu rzeczy brakuje, natomiast jeżeli zapadniemy w ciemność, no to, to staniemy. Proszę nie dać się zdołować tym, że, że ktoś na siłę został wyznaczony na funkcję koordynatora dostępności. Proszę się spróbować uśmiechnąć do tego wszystkiego, co państwo, co, co państwo, co państwo, co państwa spotyka, co co, co stanęło, co stanęło jako, jako wasze wyzwania. I, I uśmiechajmy się do siebie. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Mi syn ostatnio przeczytał takie stwierdzenie, że uśmiech, uśmiech to taka grypa, tak samo zaraża. Jak będziemy się do siebie uśmiechali, to może, to, może, to może wszyscy się naprawdę zarazimy. Nie poradzimy nic na te nasze bolączki, ale jeżeli na nich się nie będziemy skupiali, to może przestaną aż tak bardzo boleć. Nie wiem, Czujmy tak się się Czujmy się i szukajmy wsparcia, bo myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ro zacząć robić coś prawda, w miarę możliwości i żeby, i żeby po prostu to jakoś płynęło. Dlaczego wszyscy mi się zatrzymali? Czy to jest możliwe, że za chwilę nas wyrzuci? Nie, Marta chyba by nas Kochani, nie wyrzuciła. Kochani, mnie? Słyszycie czy coś? Ja słyszę ciebie, się. Ja też ciebie słyszę. Tylko się zaciął twój obraz, Małgosia. Małgosiu, możesz mówić. Ty nas słyszysz? Zdaje się, że Małgosia nas teraz nie słyszy. To może ja będę robił to, co robiła Małgosia w momencie, kiedy Małgosia nas troszeczkę troszeczkę opuściła. Jest nie, jest jestem. Jest, jest, jest. Tak. Super. Słuchajcie, czyli to mnie wyrzuciło. No, Marta, jak ja mówię, sorry. Przywróć mi wideo, proszę. Małgosiu, już, już ci daję wideo, włącz je, proszę. Dobrze. Uwaga, jestem oświecona i widać mnie. Mi się wydaje, że to był taki karniak na zasadzie sprężaj się. A ja powiedziałam sieciujmy się i szukajmy w sobie wsparcia, bo razem możemy więcej. I uwaga, teraz nie dam już nikomu nic powiedzieć, tylko powiem wam, że zostały trzy minuty i jak wszystkim podziękuję starczy nam chwila, to możemy jeszcze tutaj się, możemy się tutaj czymś powiedzieć. Słuchajcie, dziękuję za moc ciepłych słów na czacie, bo jak się okazuje to było... Ciekawe, fajne i merytoryczne spotkanie. Tak miało być i właśnie o to chodzi, ale z Robertem nie mogło być inaczej, słuchajcie, z naszym super gościem e, i z naszą gospodnią Martą i z naszymi wspaniałymi tłumaczkami polskiego języka migowego, czyli Weroniką Szymańską i Marleną Florczyk, i z naszymi napisowcami z Dostępni EU. I uwaga, zapamiętajcie to, że webinarium jest organizowane w ramach projektu Warszawska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Kultury Bez Barier. A projekt jest finansowany przez miasta stołeczne Warszawa, trwa trzy lata i dla miasta stołecznego Warszawy realizuje go właśnie Fundacja Kultury Bez Barier we współpracy z Fundacją Integracja, Fundacją Widzialni i Dostępni EU. No i co mogę wam jeszcze powiedzieć, że będzie retransmisja ze spotkania, będzie ona na YouTubie, Warszawskiej Akademii Dostępności oraz na fanpage'u Warszawa Dostępna na Facebooku. Także dziękuję wszystkim, którzy byli, przede wszystkim Tobie Robert, bo cudownie się rozmawiał, wreszcie mieliśmy okazję porozmawiać. Dziękuję cudownym tłumaczkom, dziękuję Ci Marta bardzo, bardzo, dziękuję napisowcom, dziękuję Wam, że byliście z nami, prawie 100 osób, słuchajcie, bardzo aktywnych, no cudownie. To był świetny czas. Robert, co powiesz? My bardzo dziękujemy. Ja dziękuję. Mogła się ty na wszystkim dziękowałaś. Dziękujemy. Dziękujemy, że to, że to w ogóle poprowadziłaś, że dałaś radę. To z tobą są fantastyczne spotkania. Drodzy państwo, trzymajmy się. Tak. Tutaj ja czytam to wszystko co się pojawia na czacie i w ogóle serduszko rośnie i znakomicie. Jeżeli uznają państwo, że to nie był beznadziejnie stracony czas, to już w ogóle jest znakomicie. Wszystkiego pięknego. Do zobaczenia. No do zobaczenia. Ściskamy was.